No, tu mówi Józef Kosecki na falach Harforu z Warszawy. Witam kochanych Państwa bardzo serdecznie. Przypomnę, że dwa tygodnie temu było spotkanie poświęcone Polskiej Szkole Cybernetycznej i Polskiej Szkole Cybernetyki Społecznej. Było dwa tygodnie temu. Omawialiśmy wzorzec mazurowski. Nie mylić z modelem, a to jest temat omawiany przez nas dwa lata temu. To omówiliśmy system samosterowny, który tutaj na tej planszy jest narysowany. System samosterowny, który jest wyposażony zarówno w tor energetyczny, zaznaczony tu czerwonym kolorem, jak i tor informacyjny, zaznaczony czarnym kolorem. W torze energetycznym mamy zasilacz, zwany też przez Mazura alimentatorem. To jest organ, którego zadaniem jest pobieranie energomaterii z otoczenia. Dalej w torze energetycznym ta energomateria jest przekazywana do akumulatora. Akumulator to organ systemu samosterownego, którego zadaniem jest przetwarzanie i gromadzenie energomaterii celem wykorzystania w odpowiednim momencie i do odpowiednich celów. I później z akumulatora dalej tor energetyczny biegnie do efektora jako organu, który służy do oddziaływania na otoczenie po prostu, czyli wytwarzania reakcji R, a reakcja ma charakter zarówno energetyczny, jak i informacyjny. Odpowiednikiem zasilacza z toru energetycznego w torze informacyjnym jest receptor, którego zadaniem jest pobieranie informacji z otoczenia. Przypominam, że technicznie pobiera się komunikaty, a informacja według definicji mazurowskiej to jest relacja między komunikatami, no ale celem jest pobieranie informacji, a nie samych komunikatów. Jeden komunikat to jest zero informacji, to jest nieprzydatne do sterowania. Chodzi o pobór informacji, więc zbiorów komunikatów. Te informacje są w torze informacyjnym przekazywane do korelatora, a korelator to jest taki element toru informacyjnego, którego zadaniem jest przetwarzanie i przechowywanie informacji, zwłaszcza ich ocena, czyli tak zwana ewaluacja. Dalej z korelatora tor informacyjny idzie do efektora i w efektorze reakcja jest właściwie wynikiem współdziałania toru energetycznego i informacyjnego. Tor energetyczny zabezpiecza, powiedzmy, energomaterialnie możliwość wykonania reakcji, natomiast tor informacyjny, a ściśle mówiąc korelator, decyduje o tym, na co, na jaką reakcję będzie wykorzystana ta energomateria. Na przykład, jeżeli tą reakcją ma być, a teraz bardzo aktualna sprawa, powoływanie do życia i wychowanie dzieci, to przede wszystkim musi być zabezpieczona faza energomaterialna. No ale jak wiemy, samo zabezpieczenie bazy energomaterialnej nie musi jeszcze powodować, że akurat ta reakcja, o którą nam chodzi, w tym wypadku w celu zabezpieczenia od tsunami demograficznego, który nam grozi, jak polegającego na zapaści demograficznej, która już puka do drzwi. W tej chwili już szkoły trzeba likwidować, parafie już się w tej chwili likwiduje, właściwie łączy i tak dalej. Uczelnie trzeba redukować, a to jest dopiero początek. Więc jeżeli chcemy zapobiec temu tsunami związanemu z zapaścią demograficzną, to nie tylko trzeba zapewnić środki energomaterialne w postaci przede wszystkim pracy dla młodych ludzi w wieku reprodukcyjnym i możliwości
zdobycia mieszkań dla tych ludzi, przede wszystkim młodych, ale jeszcze trzeba spowodować, żeby oni chcieli te środki wykorzystać w tym celu, a nie na przykład parada drunkersów, Schnaps Petrunk, jak mówią nasi niemieccy przyjaciele. No więc proszę Państwa, no tak, tak, i to właśnie jest zadaniem toru informacyjnego. Żeby ludzie zrozumieli, że te dzieci to jest wartość i że żadne fundusze emerytalne nic im nie zapewnią i będą nic nie warte, jeżeli nie będzie odpowiedniej ilości dzieci, które później, jak pójdą młodzi ludzie dzisiejsi na emeryturę, wypracują im środki na pokrycie tych ich emerytur. Ale nie byłoby takiego problemu jak oferty ZUS. No nie, no ten problem OFZUS to jest problem biurokratyczny. Po prostu w cywilizacji bizantyjskiej biurokracja i jej księgowość tak przesłania realne zjawiska, że ludzie już myślą w kategoriach biurokratycznego idealizmu, a nie w kategoriach realizmu. Ja tutaj to interpretuję w kategoriach realistycznych, a nie biurokratyczno-idealistycznych w sensie epistemologii, bo jest cała epistemologia idealistyczno-biurokratyczna i takie podejście, idealizm biurokratyczny. Dla biurokraty, prawda, to jest to, co ma w dokumentach, a nie to, co jest w życiu. Tak, tak. No ja od razu zaznaczam, że robię analizę realistyczną. Więc chodzi mi tutaj o to, żeby ludzie zdecydowali się na posiadanie dzieci. Wtedy ta reakcja jest możliwa. Oczywiście system samosterowny nie sam decyduje o tym, co będzie robił, tylko decyduje o tym zewnętrzny organizator, który steruje systemem samosterownym, a ściśle mówiąc jego reakcjami w swoim interesie. No proszę Państwa, w okresie tak zwanej transformacji, no to taka elegancka nazwa, a właściwie to był okres wzrostu bezrobocia i daleko posuniętej desindustrializacji Polski. Po prostu uległy zniszczeniu prawie wszystkie, no mówię prawie, bo to nie, na szczęście nie 100%, ale te elementy naszej gospodarki, które mogły być konkurencyjne w stosunku do Zachodu. Te niszczono metodami biurokratycznymi, ale bardzo skutecznymi, bo im odcinano zasilenie finansowe. No to było zresztą istotą tych różnych operacji, tak zwane zabezpieczenie przed inflacją, bardzo elegancka nazwa. Inflacja jest bardzo niebezpieczna, wobec tego trzeba tak zablokować, zasilać, w tym wypadku poprzez pieniądze, no żeby inflacji nie było. I ten cel zresztą został w dużej mierze osiągnięty. Proszę Państwa, jaki był rezultat? Wzrost bezrobocia. To się mówi popularnie, że Zachód wyeksportował do Polski swoje bezrobocie. I dopiero jak dostatecznie dużą ilość tego bezrobocia wyeksportował do Polski, no a u nas ono wzrosło do niespotykanych przedtem rozmiarów i zarazem to był sprzężony proces. Zniszczono główne elementy naszej gospodarki, które mogły być konkurencyjne wobec Zachodu, no na przykład przemysł stoczniowy wraz z wszystkimi kooperującymi, no to wtedy nas przyjęto do NATO, do Unii Europejskiej, jest teraz cacy, cacy, partia pracy. A jak mówią Ukraińcy, to jest teraz modne ciumboziu w kościół. Już nie będę tłumaczył. A to chodzi o taką bozie z ogonem. Proszę Was, to jest kwestia systemu samosterownego, czyli Polska od 1989 roku była systemem samosterownym. Nie wnikam w tej chwili w PRL, bo specjalnie temu problemowi za tydzień chcemy poświęcić osobną analizę. Więc w PRL
dzisiaj nie wchodzę, tylko daję przykłady z ostatniego ćwierćwiecza. Polska stała się i jest w tej chwili i formalnie, i faktycznie systemem samosterownym. Decyzję podejmuje organizator zewnętrzny, czyli w sprawach społeczno-gospodarczych, no zresztą nawet i nie tylko, Bruksela, ewentualnie Strasburg czy Luksemburg, bo tam ten sąd europejski jest, a w sprawach wojskowych NATO, czyli no, dowództwo NATO Bruksela, a przede wszystkim Pentagon amerykański jako główny element NATO. Czyli o żadnej suwerenności tutaj mowy nie ma, używając tradycyjnego języka, a używając języka teorii Mazura, staliśmy się systemem samosterownym całą gębą. No, teraz, czym się różni system autonomiczny od systemu samosterownego? System autonomiczny różni się tym od systemu samosterownego, że sam dysponuje sobą, to znaczy może sam sterować i decydować o swoich reakcjach, gdyż ma, jest wyposażony w organ, który spełnia funkcję organizatora. W samosterownym organizator jest zewnętrzny, w autonomicznym jest to tak zwany homeostat, czyli organ, który dba o to, żeby system działał zgodnie ze swoim interesem, a ten interes formułujemy zgodnie z mazurowską definicją. Przypominam, bo to nawet dyktowałem chyba poprzednio, jest to system, który ma zdolność do sterowania się i może przeciwdziałać utracie tej swojej zdolności. Proszę Państwa, jak to w Unii wygląda? Bo ja od razu daję przykłady społeczne. Tym się będę dziś zajmował. Oczywiście każdy organizm żywy jest systemem autonomicznym, ale tymi biologicznymi zastosowaniami nie będę się dziś zajmował, tylko społecznymi, bo no, nasze seminaria są poświęcone cybernetyce społecznej akurat, a nie biocybernetyce na przykład. Więc proszę Państwa, system samosterowny, zwany wcześniej przez Mazura układem samodzielnym, nie tylko ma zdolność do sterowania się, ale może w pewnym zakresie przeciwdziałać utracie tej swojej zdolności. Jak to wygląda w Unii? Proszę Państwa, Republika Federalna Niemiec, zanim zgodziła się na te no, układy, które nas pozbawiły suwerenności, a podpisywał jeszcze nieboszczyk prezydent, prawda, dzisiaj pomnikowa postać, no, układ lizboński przecież. To nie Kwaśniewski podpisywał, nie Wałęsa i nie Komorowski. No, tylko no, wiecie kto. Przez uszanowanie nie będę wymieniał nazwiska, bo jestem no, powiedzmy pełen szacunku dla naszego nieboszczyka prezydenta. I proszę Państwa, po prostu myśmy podpisali, no my, no, nasz ówczesny prezydent, a później to zostało ratyfikowane, zostaliśmy pozbawieni możliwości homeostazy, czyli obrony naszych zdolności sterowania przed zewnętrznymi wpływami pozbawiającymi nas tych zdolności. No, czyli staliśmy się całą gębą systemem tylko samosterownym. I to jest ścisła analiza. Będę to zresztą udowadniał liczbowo za chwilę, tylko na razie referuję to jakościowo. Proszę Państwa, a jak zrobili nasi przyjaciele i sojusznicy z Republiki Federalnej Niemiec? Jak Państwo pamiętają? Zanim ratyfikowali, zaskarżyli ten traktat w pewnej części do swojego Trybunału Konstytucyjnego i ich Trybunał Konstytucyjny, powiem popularnie, zamontował takie bezpieczniki, że Republika Federalna Niemiec pozostała nadal systemem autonomicznym.
To jest bardzo ciekawa sprawa, proszę Państwa, o której już wielu ludzi zapomniało. Czyli Republika Federalna Niemiec w ramach Unii Europejskiej nie straciła zdolności homeostazy własnej i nie straciła zdolności obrony swoich możliwości samosterowania sobą, czyli autonomii. Chodzi o ten zapis w Konstytucji, że żadne prawo nie obowiązuje, jeśli nie jest zatwierdzone przez Bundestag. Tak jest, tak jest, tak jest. I tylko z tym warunkiem zabezpieczającym autonomię systemu, jakim jest Republika Federalna Niemiec, zgodzono się to ratyfikować. Czyli jest to, no, nie wiem, czy nie jedyne państwo, które z punktu widzenia wzorca mazurowskiego jest systemem autonomicznym. Unii jeszcze Zjednoczone Królestwo oczywiście też. To jest drugie, no ale Zjednoczone Królestwo to od początku miało różne zabezpieczenia. A nie wiem, czy ktoś jeszcze. No, jak oni, jak ktoś to powiedział, nie pełnią w Unii funkcji obserwatora. Tak, 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 tak. No zresztą w tej chwili prezydent Cameron zagroził, że jak tam za dużo ich obciążą finansowo, to nie wystąpił i koniec. U nas ja nie słyszałem z ust naszych polityków takiej groźby. Nigdy. Sprzeciwnie do strefy euro. Tak, tak, tak. Czyli jeszcze chcą bardziej uzależnić nas od zewnętrznego organizatora. Proszę Państwa, tutaj zresztą zrobię stawkę dość istotną i zauważę, że proszę Państwa, nauki, znaczy cybernetyki, Polskiej Szkoły Cybernetycznej, która daje znakomite narzędzia formalno-grafoanalityczne narzędzia. No na razie mamy tu graficznie to rozpisane, ale będę dzisiaj robił stronę analityczną do tego. To jest znakomite narzędzia do namiaru takich sytuacji. I tutaj żadna propaganda, że wolność, suwerenność, tu, to są frazesy dla plebsu, które najpierw się zindoktrynowało, otumaniło mu, czy zdezinformowało, a później się gra na tych stereotypach w propagandzie. Tu nie ma propagandy, to są schematy, wzory, do wzorów za chwilę przejdę. Na razie jesteśmy na etapie schematów i definicji bardzo precyzyjnych. I teraz rozumiecie, dlaczego obecna biurokracja zaprzedana zewnętrznemu organizatorowi z Brukseli, etc., nie dopuszcza tego przedmiotu do programów naszych wyższych uczelni. To trzeba robić prywatnie, no tak jak my robimy, ale ta biurokracja ma swój rozum. Jeżeli ona jest tylko przekaźnikiem obcego organizatora, to ona postępuje celowo i rozumie, ale z punktu widzenia zewnętrznego organizatora. I tu możemy ją złapać za rękę od razu. Skądinąd, proszę Państwa, wiem od mazurowców, którzy rozwijają klasyczny mazuryzm. No nie, ja tu nie mam monopolu bynajmniej, żeby ktoś sobie nie myślał. No mogą Państwo zobaczyć stronę autonom.edu.pl i tam macie pracę mazurowca. Autonom to jest nazwa właśnie systemu autonomicznego, skrótowa nazwa. Proszę Państwa, w jednej z wojskowych wyższych uczelni niemieckich, to mówię to, co wiem od mazurowców, bo być może jest to jeszcze szerszy problem. Otóż wiem, że teoria Mazura jest wykorzystywana. Niemcy doceniają fachowców, jak zobaczyli, że to jest profesjonalny mazurysta, ten ich interlokutor, no to się pochwalili, że mówimy tu, stosujemy przy przyjmowaniu do naszej akademii, teraz to się nazywa uniwersytetem kandydatów, testy Mazura, bo one są o tyle bardziej diagnostyczne od testów tradycyjnych psychologów, że pozwalają po pierwsze namierzyć nie cały profil psychologiczny, to nie jest do niczego potrzebne, ale właściwości sterownicze, co dla dowódcy jest najważniejsze. A druga sprawa pozwalała nie tylko ustalić aktualny stan,
ale także prognozować, i to nieomylnie prognozować, no, prognoza jest oparta na drugiej zasadzie termodynamiki w zastosowaniu organizatorycznym, po prostu jak będzie przebiegała ewolucja dynamizmu charakteru, nie myli z temperamentem, to zupełnie co innego znaczy. W ogóle tych pojęć cybernetycznych nie da się przetłumaczyć na język tradycyjny psychologii, a odwrotnie jak najbardziej. No tak jak w programach komputerowych, jak macie nowy program, to stare, to znaczy jakieś tam teksty zapisane w starym programie możecie odtworzyć, a odwrotnie nie wyjdzie. Zresztą psychologowie, którzy próbowali mazuryzm tłumaczyć na język tradycyjnej psychologii, to w ogóle dochodzili do wniosku, że to jest bełkot. No i tak, właśnie, to jest ten nasz niezamierzony szyfr. Najpierw trzeba przyswoić mazurys i w tym języku kodować. Więc proszę Państwa, więc ten mazurysta mówi do tych Niemców, no to pewnie wydacie niemieckie tłumaczenie książki Mazura, cybernetyka i charakter. A Niemiec na to szczerze mówi, no bo już rozmawia. Sojusznik z sojusznikiem, przyjaciel z przyjacielem. Nie, mowy nie ma. To jest za skuteczne narzędzie, żeby to wszystkim udostępniać. No to ja sobie pomyślałem. Osobiście znalazłem 23 błędy u Mazura, co świadczy o jego wielkości, bo Mazur był takim przełomowym pionierem, że nie miał nawet z kim dyskutować. Dopiero ze mną dyskutował. Zresztą w tych sprawach mi przyznał rację, tylko nie zdążył opublikować. Podobno odnaleźli jakieś jego rękopisy świadczące o tym, że już zmodyfikował. I w tych rękopisach już tych błędów nie ma, ale to jest tylko ze słyszenia, bo nie czytałem tych rękopisów. W każdym razie wiem, że mi przyznał rację w tych zasadniczych sprawach, ale ja to sobie tylko pomyślałem już. Nie dyskutowałem, niech sobie pracują z tymi błędami nasi unsere deutsche Kameraden. To i tak jest przełom. 100-milowy krok naprzód. Od innych mazurowców się dowiedziałem, że również w Izraelu służby doceniły i Mazura stosują, już nie wiem, czy z błędami, czy bez. Nie wnikałem w to, o co mnie to obchodzi. To i tak jest przełom i tłumaczy, dlaczego te służby, nie żadne amerykańskie, tylko niemieckie i izraelskie, przodują na świecie. No ale za naszą wiedzą są 30 lat do tyłu. Tak na ucho powiem. Ale to nie moja sprawa. Ja zresztą udostępniam swoją wiedzę wszystkim i mogą się podkształcić. My nic nie utajniamy. Ale mają jeszcze jedną przewagę, bardzo taką silną. To cała scena polityczna, od lewicy do prawicy, jest patriotyczna. Tak, oczywiście, tak. Naturalnie, proszę pana. Jak chodzi o wywiady niemieckie, to jak mówiliśmy z doktorem Brzeskim, nie podejmujemy się ocenić, czy Stasi było wschodnią odnogą Bundesnachrichtendienst, czy BND było zachodnią odnogą Stasi. Jedni i drudzy pracowali dla Zjednoczonych Wielkich Niemiec, tylko jedni sobie te Niemcy wyobrażali bardziej lewicowo, drudzy prawicowo, ale to są wewnętrzne finezje, proszę państwa. Jest to archiwum, pełne archiwum Stasi. To prawdopodobnie nie jest archiwum Gauka, tylko zupełnie inne archiwum. Podobnie jak pełne archiwum Kiszczakowskiego MSW, to nie jest to, co ma IPN. To, co oni mają, to jest już to przez parę lat uformowane z myślą o następcach. No tak pracują dobre służby specjalne, ale to tak na marginesie. Służby specjalne to oczywiście element roli informacyjnego. I homeostat tym powinien sterować, a nie odwrotnie, co się u nas zdarza bardzo często. No, proszę Państwa, wracając do tej sprawy systemu autonomicznego. Niemcy nie pozwolili sobie zdezorganizować homeostatu, a my, tak, myśmy pozwolili na to. My to mówię o państwie polskim oczywiście. Dlatego, że byli ludzie, co temu starali się przeciwdziałać, a mam tu na myśli Stanisława Tymińskiego, jego partię X. No ale to już nie,
osobna sprawa. Myśmy właśnie opierali się na teorii Mazura. Plan X był oparty na teorii Mazura. Ja zresztą redagowałem Plan X i te sprawy były uwzględnione jako jedyna partia. Proszę bardzo, każda może to zrobić. Ale mocodawcy zagraniczni niepozwolenie dla psa kiełbasa. To można wykładać na niejawnie na akademiach za granicą, a nie w Polsce. Widać, że nas się programuje na elementy systemu samosterownego. Nazwa zresztą elegancka. Nikogo nie obraża. Wszystko jest cacy, cacy, partia pracy. Tylko trzeba sobie zdawać sprawę, co my gramy. No i teraz, proszę Państwa, homeostat przez sprzężenia zwrotne z korelatorem i akumulatorem decyduje, jaki rodzaj, jaka ilość energomaterii ma być doprowadzona do efektora i na jakie reakcje to ma być zużyte. No to jest tytułem powtórzenia, bo powiedzmy nie każdy słuchał dwa tygodnie temu mojego tekstu, a poza tym tutaj macie to w pigułce podane. No dobrze, i teraz proszę Państwa przejdziemy do dalszego ciągu. Chodzi tutaj o to, że system autonomiczny jest sam swoim własnym organizatorem, co tam jest zapisane na dole. Jest on zarazem systemem sterującym i sterowanym. Czyli można powiedzieć, że jest to pewna specyficzna odmiana systemu samosterownego, ale taka, w której organizator jest elementem tego samego systemu. No, po prostu widzimy tutaj z tego rysunku, że organizator został, jak to się mówi, zinternalizowany. On jest swój. No i teraz system autonomiczny, a ściśle mówiąc jego homeostat, musi dysponować programem procesu sterowania. Przypominam nasze zajęcia wcześniejsze, gdzie mówiliśmy o tym, czym jest program procesu sterowania. A program to jest obraz celu tego procesu i obraz metody, co i jak ma być osiągnięte. A tu muszę powiedzieć, że dla Polski po II wojnie światowej taki program wraz z sposobem realizacji opracowała, chociaż nie opublikowała, Liga Narodowo-Demokratyczna. I jest on, został znaleziony podczas rewizji u mnie w mieszkaniu. Ja zresztą się nie wyparłem jego autorstwa i dostałem za to należyty wyrok. Wziąłem całą winę na siebie, co nieboszczyk Kuroń nazwał sypaniem. Powiedział, Kosecki sypał. No to sypanie było takie, że prawie wszyscy poszli na wolność, tylko ja zostałem w więzieniu. Daj Boże takich sypaków każdemu, kto by się znalazł w takiej sytuacji. Przed wojną to się nazywało, brał całą winę na siebie, ale w języku post-KPP-owców czegoś takiego nie było. Absolutnie. I jak widzimy, współcześni badacze operują językiem post-KPP-owskim. KPP to Komunistyczna Partia Polski oczywiście. Tak, tak. Albo Komunistyczna Partia Zachodniej Ukrainy, której sekretarzem był towarzysz Ozjasz Szechter, ojciec Adama Michnika, albo Komunistyczna Partia Zachodniej Ukrainy, to tam inni prominenci i dzieciąteczka, prawda. Wyszła taka książka Resortowe Dzieci, to jest zawężenie problemu. To raczej to są postkomunistyczne wnuki, a nie tam resortowe dzieci. To nie tylko o resort bezpieczeństwa chodziło. Przecież towarzysz Ozjasz w życiu nie był z resortem bezpieczeństwa związany. Przynajmniej nikt takiego nawet nie próbował twierdzić. On był w KC Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy.
I jest bardzo ciekawy, proszę Państwa, artykuł Michaela Kaufmana w International Herald Tribune w okresie, kiedy był proces, to jest chyba 86 rok. Ja ten artykuł zresztą cytuję w mojej książce Wpływ totalnej wojny informacyjnej na dzieje PRL. Będziemy o tym dokładnie mówić, ale zasygnalizuję jedno. Proszę Państwa, ten korespondent International Herald Tribune przyjechał z Ameryki. Jako dziennikarz zachodni dostał wstęp na proces Adama Michnika, ale wtedy akurat do Polski przyjechał ojciec tego Michaela Kaufmana. Stary były towarzysz Adam Kaufman, który też chciał się dostać na ten proces, ale nie dostał przepustki. No ale jak pisze Michael Kaufman, jak wrócił z procesu i opowiedział, a Adam Michnik był sądzony za nielegalną działalność w ramach Solidarności, bo on był jednym z prominentów Solidarności. Taka jest prawda, jego zasługa, czy jak kto woli to nazywać. Chociaż działał bezinteresownie, bo nie kazał sobie, w odróżnieniu od innych działaczy Solidarności, nie kazał sobie płacić odszkodowań za to, co spędził w więzieniu. Adam Michnik działał bezinteresownie, to podkreślam. No i proszę Was, stary Adam Kaufman, który był działaczem KPZU i towarzyszem partyjnym Ozjasza Szechtera, który już wtedy, to był 86 rok, już nie żył, to jak posłuchał o tym procesie Adama Michnika i o działalność solidarnościową, zamyślił się i mówi tak. Za moich czasów to był tam artykuł, wymienił numer, ja w tej chwili nie pamiętam. Działalność zmierzająca do obalenia istniejącego ustroju. Wtedy to znaczyło komunista. Dzisiaj to znaczy Solidarność. Czyli tej rangi znawca tematu, jak bywszy towarzysz Kaufman, siedział zresztą za komunizm przed wojną w więzieniu, więc znał temat. Wyraźnie stwierdził, i to na łamach amerykańskiej prasy, International Herald Tribune, ja mam zresztą wycinek z tego, że tym, czym była przed wojną partia komunistyczna, tym w 80-tych latach była Solidarność. No piękna sprawa, proszę Państwa. I to nie żaden propagandysta PRL-u, wprost przeciwnie, a znawca tematu. Więc to, widzicie, to jest bardzo istotna sprawa. A dlaczego ja o tym mówię? No dlatego, że Komunistyczna Partia Polski była podporządkowana organizatorowi zewnętrznemu w Moskwie, a teraz, no już nie Moskwie, tylko innemu organizatorowi zewnętrznemu. Nasze elity naszego korelatora pochodzą. No tak, jeśli chodzi o państwo jako system autonomiczny, to zasilacz to jest rolnictwo, przemysł surowcowy, akumulator, przemysł przetwórczy. Efektor energetyczny to jest cały handel zagraniczny, te instytucje. Receptor to są korespondenci, szpiedzy też, badacze, no naukowcy, którzy za granicą badają. Chyba, że to jest receptor wewnętrzny, tak zwany proprioceptor według Mazura, no to szpiedzy wewnętrzni. No, te organy zbierające dane do statystyki. Korelator, no to są centrale, przede wszystkim redakcji, centrale wywiadu, które przetwarzają, gromadzą te materiały. To są również, proszę Was, no, Główny Urząd Statystyczny, bardzo istotny element, proszę Państwa. Ulubionym stwierdzeniem moim i moich uczniów jeszcze w czasach PRL-u to było chodzenie na
prelekcje z rocznikiem statystycznym. Pokazywało się ten rocznik statystyczny, ale dziś to też jest aktualne. I mówi, to jest największy akt oskarżenia pod adresem obecnego reżimu. Dlatego, że rocznik statystyczny to nie jest propagandowe wydawnictwo, tylko na własny użytek. No kiedyś swego czasu, pamiętam, takie spostrzeżenie zrobił redaktor Wildstein, że no, ten cały system PRL był zakłamany, tam fałszerstwa były i tak dalej, no ale ten system dość długo trwał, więc znaczy, że jakieś informacje prawdziwe dla kierownictwa, dla aparatu musiały być i te informacje to były właśnie w archiwach MSW. Otóż proszę Państwa, no, pan Wildstein po prostu nie wie, jak PRL funkcjonowało, to są jego wyobrażenia, bo on jest idealistą epistemologicznym, typowym, natomiast powiem jako realista, który wie, jak to funkcjonowało naprawdę. Otóż, proszę Państwa, materiały, które zbierało MSW, służyły tylko do, jako haki, albo na opozycję, albo na konkurentów do władzy. Natomiast przy podejmowaniu decyzji społeczno-gospodarczych w ogóle nie brano ich pod uwagę, na co się skarżyli towarzysze z MSW, że się lekceważy to, co my tu mówimy. No, na przykład przed podwyżkami cen żywności w 1976 roku MSW ostrzegało, że to doprowadzi do wybuchu. Kierownictwo olało, za przeproszeniem, te ku, można powiedzieć, rozpaczy towarzyszy z MSW. Materiały do podejmowania decyzji to gromadził Główny Urząd Statystyczny i to są te materiały prawdziwe na własny użytek i Komisja Planowania przy Radzie Ministrów, ja za chwilę o tym będę mówił szczegółowo. No więc proszę Państwa, to jest korelator. I oczywiście efektory informacyjne, propaganda, publikacje i tak dalej. Natomiast funkcję homeostatu w PRL-u pełniła partia nieboszczka. Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, ewentualnie jeśli ktoś z naszych przyjaciół za Odernais słucha, to przetłumaczę to na ojrojęzyk. Polnische Freiheit Arbeiterpartei to było. To był homeostat, proszę Państwa. Całe to państwo było tak zaprojektowane, że funkcję homeostatu pełniła partia. Oczywiście to się bardzo nie podobało biurokracji państwowej i historię PRL-u będę to za tydzień analizował na faktach i dokumentach. Historia PRL-u to jest ciągła walka o realną władzę między aparatem partyjnym i państwowym. Pięścią tego aparatu państwowego były służby specjalne, alias organa MBP, później MSW, oczywiście wojskowe, informacja wojskowa, potem WSW i drugi zarząd. I to oczywiście te organy cały czas walczyły z partią o władzę. Mówię o aspekcie wewnętrznym. Obce wpływy, obce agentury się oczywiście w to włączały, wygrywały to, ale to jest osobna sprawa. Tym niemniej tutaj chodziło o to, kto będzie tym realnym homeostatem. W sferze ideowo-moralnej funkcję homeostatu pełnił Kościół katolicki. Stąd jego wielki autorytet. Ale tylko w tej dziedzinie, bo Kościół no nie był ani szkolony, ani nie miał ambicji politycznych, żeby sterować państwem. Zwłaszcza po II Soborze Watykańskim Kościół jest przeciwny państwu klerykalnemu. Święty Jan Paweł II wyraźnie, i sam to słyszałem z jego ust w telewizji, powiedział, że jestem antyklerykałem. Proszę bardzo, może być patronem wszystkich antyklerykałów święty Jan Paweł II. Homeostatem, no i ta walka była różna, nie będę w tej chwili jej analizował, tylko mówię, że ta walka doprowadziła do pełnego zwycięstwa biurokracji państwowej, której symbolem było
likwidacja PZPR, wyprowadzenie sztandaru, słynne. I ludzie sobie nie zdawali sprawy, że to był triumf biurokracji państwowej, tej najbardziej bizantyjskiej. Bo od tego momentu żadna z tych obecnych partii i partyjek nie jest w stanie pełnić funkcji homeostatu. I za chwilę będę to udowadniał liczbowo. Więc proszę Państwa, stąd jest ta postępująca dezorganizacja państwa, którą jeden z dygnitarzy określił to ordynarnie w tej nagranej rozmowie, pamiętacie, jak określił nasze państwo. Znaczy to aż tak źle jeszcze nie jest, jak on to nazwał, ale ewolucja idzie w tym kierunku niestety. Żadna partia nie jest w stanie tego robić, a dlaczego? Bo nie posiada odpowiednich ani informacji, oprogramowania fachowego w tym kierunku, no nie szkolą swoich kadr. A to, co na uczelniach się podaje, to jest, znowu użyję euro języka, to jest scheiß, dreck, schweinerein. Albo polnische Wirtschaft, mówiąc delikatnie. No, widzicie, jak ja jestem europejski, przyjacielski wobec naszych przyjaciół za oder Neiss und andere dynamische Bauaufgaben. Dzisiejszy wykład jest germanofilski. Ale niesłychanie, no jak widzicie, no ja, kochani, ja tu się kiedyś chwaliłem, chyba tydzień temu, jakie ja mam koligacje rodzinne z arystokracją niemiecką. No już nie będę przypominał, ale w każdym razie napomknę, że dziadek księcia Bismarcka był leśniczym w majątkach hrabiego von Hacka, a właśnie matka mojej żony pochodzi ze spolszczonej zresztą całkowicie linii rodziny von Hacków. No więc trudno, żebym ja był antyniemiecki, ale z tego nie wynika, że nie widzę pewnych sprzeczności interesów między Polską jako przynajmniej potencjalnym systemem autonomicznym, a Niemcami jako systemem autonomicznym. I to są obiektywne sprawy, niezależne od mojego niesłychanie pozytywnego nastawienia do narodu niemieckiego, a zwłaszcza jego katolickiej części. No ale proszę Państwa, ja tak samo mam pozytywne nastawienie do narodu rosyjskiego, ukraińskiego, żydowskiego. No przecież te służby izraelskie to jest dziecko naszej dwójki przedwojennej, która ich szkoliła. No kochani, ja jestem w ogóle przyjacielem całego świata, ale dziś szczególnie podkreślam te niemieckie moje przyjacielskie nastawienie, bo Niemcy nam dały przykład, jak trzeba było w jakiej formie ratyfikować traktat lizboński. A tego myśmy niestety nie robili, a trzeba brać przykład z przyjaciół. Dlaczegośmy nie wzięli? No już nie chcę już iść dalej, ale niedawno Putin okazał się lepszym znawcą historii Polski niż nasi politycy. Już nie będę wnikał w ten temat. No widzicie, jak ja jestem przyjacielski w stosunku do wszystkich. Tak jak kobza taka, wiecie, kobza gra na trzy strony. Na takie trzy wydechy, to ja na trzy, a nawet więcej. Więc proszę Państwa, wracając do problemu interesu. Otóż wielkim osiągnięciem Mazura jest, proszę Państwa, stworzenie siatki pojęciowej i metodologii pozwalającej na precyzyjne definiowanie interesów systemów autonomicznych, a w tym państwa lub narodu jako systemu autonomicznego. No bo pojęcie interesu narodowego jest w obiegu, ale co to właściwie znaczy? No zapytajcie tych nacjotów, co tej lanca do boju, szabla w dłoń, bolszewika, goń, goń, goń. No dobrze, ale na czym nasz interes na wschodzie polega? No obrona przed Rosją, no dobrze, ale przed czym konkretnie? Ej, a po drugie, czy tylko przed Rosją, a może jeszcze przed kim innym? Że już przez grzeczność nie wymienię przed kim jeszcze innym. Ale proszę Państwa, w związku z naszym spotkaniem przed tygodnia zapowiadam, że lada dzień powinno się ukazać
w internecie nagranie mego krótkiego, takiego 20-kilkuminutowego speechu na temat kontrwywiadu obywatelskiego, który nagrałem w Poznaniu, bo właśnie w sobotę, niedzielę inaugurowałem rok akademicki NAI w Poznaniu. Nawet aż z Holandii przyjechał jeden uczestnik. Polak oczywiście, no bo my po polsku prowadzimy zajęcia. No i ja mogę powiedzieć jedno. W momencie przyjęcia Polski do Unii Europejskiej ja mam prawo zapomnieć wszystkich języków obcych, które znałem, bo polski język stał się urzędowym językiem Unii Europejskiej. Absolutnie. I dlatego ja przemawiam w języku polskim jako języku europejskim. Koniec, kropka. No więc ja zapraszam wszystkich na nasze spotkania, ale muszą się nauczyć języka polskiego. Mogą sobie przyjeżdżać. Ktoś mówi, dobrze, a kto agenci wywiadu przyjadą? Proszę uprzejmie, bo muszą się polskiego nauczyć. To nie jest żadna tajna wiedza, to jest nasza prywatna wiedza. Państwo tą wiedzę ignoruje całkowicie. No dlaczego, to przed chwilą już trochę tłumaczyłem. No i bardzo dobrze, to my nią dysponujemy i udostępniamy ją wszystkim. Jeden warunek, muszą znać język polski, bo ja wszystkich innych języków zapomniałem. Absolutnie. Jest to zresztą parafraza stwierdzenia admirała Unruga, który służył w cesarskiej niemieckiej marynarce wojennej, był dowódcą łodzi podwodnej, podobno go za jego wyczyny w czasie I wojny brytyjskiej organa ścigania ścigały. No, w każdym razie on świetnie znał język niemiecki. Można powiedzieć z urzędu niemalże, jako dowódca ubota. No, proszę Państwa, jak były rokowania kapitulacyjne, Hel się bronił bardzo długo, do 2 października 1939 i w trakcie rokowań admirał Unruk korzystał z tłumacza. Na co Niemiec mówi, jak to, panie admirale, pan przecież świetnie zna język niemiecki. A admirał Unruk odpowiedział, w dniu 1 września bieżącego roku zapomniałem języka niemieckiego. Musimy się porozumiewać przez tłumacza. No to ja tutaj naśladuję admirała Unruga. Zapomniałem wszystkich języków, jeżeli je w ogóle znałem. Innych tylko polski znam. Więc proszę Was, tutaj można powiedzieć tak, że systemem autonomicznym może być tylko ten system, który dysponuje programem procesu autonomicznego, jakim jest naród czy państwo. Proces to oczywiście zbiór stanów systemu autonomicznego w odpowiednim czasie. Jeżeli to jest proces sterowania, proces autonomiczny, to musi być znany jego cel. Po co to jest? No przedtem nam mówiono, że celem jest wstąpienie do NATO. Później celem jest wstąpienie do Unii, to teraz jesteśmy tu i tu. No i właściwie nie bardzo wiadomo, jaki jest nasz cel. Już nie ma. Nie do euro jeszcze. No jeszcze euro, ale to już są detale. Zresztą nie wiadomo, czy się to euro utrzyma. Czarno to widzę na podstawie danych statystycznych. Bo mnie propaganda nie interesuje. Propagandę to ja umiem robić, a nie żeby ulegać jej. Miałem wykład w sobotę i w niedzielę o zasadach, metodach socjotechniki propagandy. Więc niech nie próbują mną manipulować. A w świetle liczb, to każdy sobie może sam wyliczyć, że to euro nie wiadomo, czy się utrzyma. Albo inaczej, nie wiadomo, jak długo się utrzyma. No i teraz stwierdzenie, że spośród dwóch systemów jeden steruje drugi, to oznacza, że on dokonuje takich zmian struktury tego systemu, które są korzystne dla niego w rozumieniu utrzymywania jego zdolności do samosterowania. Bo w tej drugiej
definicji mazurowskiej systemu autonomicznego, którą ja uogólniłem na proces autonomiczny, mamy od razu implicite zawarte, że autonomia, istotą autonomii systemu jest obrona swoich zdolności do samosterowania. Mówiąc językiem tradycyjnym, obrona suwerenności. I nie należy się łudzić, że jakikolwiek organizator zewnętrzny, czy to będzie Bruksela, czy to będzie Waszyngton, czy to była kiedyś Moskwa, że będzie bronił naszych interesów. No chyba tam, gdzie są zbieżne, ale niestety większość interesów narodowych jest sprzeczna. I będę zaraz to wykazywał na faktach i liczbach. I dlatego nie można liczyć na to, że ktoś z zewnątrz będzie bronił naszych interesów. Od tego my jesteśmy. No niektórzy ludzie sobie wyobrażają, że Kościół powinien bronić naszych interesów. No przepraszam, ale Chrystus powiedział, Królestwo moje nie jest tego świata. Nie jest zadaniem Kościoła rzymskiego obrona interesów politycznych, gospodarczych, poszczególnych narodów, choćby i katolickich. Zresztą nie ma takich nawet możliwości Kościół, choćby i próbował. Ale po II Soborze Watykańskim Kościół się dystansuje od polityki, od gospodarki, no może nawet aż za daleko, ale jest to faktem. I nie naszą rzeczą jest krytykować co, tylko trzeba wiedzieć i wiedzieć, że naszych interesów musimy my bronić sami i wybrani przez nas ludzie, którzy jeżeli nie będą bronić tych interesów, to powinni wiedzieć, że będą za to ciężko ukarani. To jest istotna sprawa. I to zwłaszcza adresuję do młodych kolegów, a cieszę się, że tu młodzież zdecydowanie przeważa na sali. I proszę Państwa, to Wy będziecie to musieli zrobić. Ale precyzyjnie, nie na podstawie polowań na czarownice jakieś kosmopolityczne czy agentury. Jak namierzać realne, nieprzyjacielskie agentury, to krótki taki podręczniczek no, dla amatorów. Opisałem w sobotnim nagraniu. Nagrałem 20 kilka minut, w jaki sposób to robić, żeby nie popadać w szpiegomanię, bo szpiegomania to jest chyba jeszcze gorsza od bezkarności szpiegów. Zwłaszcza, że w atmosferze szpiegomanii najlepiej czują się prawdziwi szpiedzy, jak to powiedział pewien wysoki oficer Abwehry, a była to służba wysoce profesjonalna niemiecka. Więc jak to robić, jak przymierzać się do tych analiz, to jak tylko się ukaże w internecie, a trzeba śledzić, bo to lada moment powinno być, tam wygooglować, czy w YouTube wejść i czekać, aż ten mój sobotni występ się ukaże. Nie będę o tym dziś mówił. Więc proszę Państwa, tylko system autonomiczny może nie tylko sam się sterować, ale i sterować innymi systemami. No ale po to, żeby nimi sterować, to musi je pozbawić autonomii. No to jest jego interes. To nie jest to, że on taki ohydny, imperialny jest. To jest zwyczajna cybernetyka, z której sobie trzeba zdawać sprawę. Ja postuluję w mojej książce, która jest w stanie surowym, jeszcze jej nie doszlifowałem, postuluję na przyszłość, żeby systemy autonomiczne zrezygnowały z pozbawiania autonomii innych systemów. Ale to jest mój postulat ideologiczny, proszę Państwa, a to nie jest rozpoznanie, a dziś tu się nie zajmuję indoktrynowaniem Państwa w myśl swojej ideologii, tylko mówię Wam, jak to jest realnie w tej chwili. No może w przyszłości to moje marzenie się jakoś zacznie realizować, ale a może i nie. A to takich prognoz nie jestem w stanie robić, bo jeżeli to marzenie się nie zrealizuje, to świat pójdzie do samozagłady, a ja nie wiem, czy świat nie zechce popełnić samobójstwa. Tego nie jestem w stanie ocenić. W każdym razie, proszę Państwa, jeżeli
ograniczamy się do rozpoznania sytuacji aktualnej i historycznej, to systemy autonomiczne dążą do co najmniej osłabienia autonomii innych systemów konkurencyjnych, zwłaszcza, no bo jak ich nie interesują, to nie oddziałują i tu są obojętne. No właśnie, ja bym tak marzył, żeby więcej tej obojętności było w stosunkach międzynarodowych. Za bardzo się teraz wszyscy mieszają do wszystkich. A lepiej, żeby trochę dawali innym święty spokój, no ale to takie moje, powiedzmy, westchnienie. Natomiast teraz się mieszają, jeśli jest sprzeczność interesów, to walczą w sposób jawny lub ukryty. Ta ukryta walka może być bardziej niebezpieczna, oczywiście. No i proszę Państwa, te sprawy prowadzą do wniosku, że istotą zdolności do samosterowania, istotą informacyjną jest dysponowanie programem procesu. To znaczy, co chcemy osiągnąć? No, w tradycyjnym języku mówiło się o misji dziejowej narodu. A teraz się mówi o działaniach w ramach międzynarodowego podziału pracy energetycznej i informacyjnej, bo to nie tylko musi być robota rąk i nóg, ale i głowy. No, druga sprawa, jak to osiągnąć, czyli metoda. I obraz celu i obraz metody musi być w dyspozycji homeostatu systemu autonomicznego. Przed wojną te funkcje po zamachu majowym pełnił obóz, którego przywódcą był marszałek Piłsudski. A tak jądrem homeostatu to byli ludzie wyszkoleni w ramach tak zwanego parasola. To była właściwie akademia wojskowa, coś więcej niż szkoła oficerska, zorganizowana przez Związek Walki Czynnej, powstała w 1908 roku. I tam przyszła elita, najpierw Wojska Polskiego, a potem całego państwa, dla obozu Piłsudskiego była szkolona. Poziom był wysoki, bo jednym z wykładowców na przykład był pułkownik francuskiej Legii Cudzoziemskiej. Tu zresztą widzicie, że Piłsudski już od początku planował samodzielność wobec państw centralnych, chociaż współpracował z władzami austriackimi, żeby umożliwić jawne, legalne szkolenie na poziomie już szkół oficerskich i podoficerskich w Galicji kadr Związku Strzeleckiego. No, ale jeśli chodzi o parasol, bo tak ich nazywano, odznaka była taka okrągła i robiła wrażenie jak otwartego parasola, a na nim dwie szable. No i proszę Państwa, po ukończeniu tej akademii, nazwijmy to, Związku Walki Czynnej, Piłsudski kazał wybić numerowanych, o ile mnie pamięć nie myli, 97 egzemplarzy, bo tylko tylu było ludzi. Numerowanych, numer jeden oczywiście on miał. Przypiął te odznaki absolwentom, a formę do odlewania kazał zniszczyć, żeby już więcej nikt się nie podszył. No i z tych ludzi tylko jeden zdradził, czyli no, około 1%. To był późniejszy marszałek Polski Ludowej, Roland Żymierski, ale on zdradził jeszcze w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Przed aresztowaniem, za sprawy zresztą kryminalne, zjawiło się dwóch pułkowników, wysłanników marszałka i najpierw odebrano mu odznakę parasola. A potem go dopiero aresztowano. To była elita Polski, która trząsła Polską przedwojenną. Wystarczy tylu ludzi. Na pytanie, czy myśmy już tyle wyszkolili, to ja powiem, nie wiem. Ale jakbyśmy mieli 100 takich ludzi już wyszkolonych, kochani, możemy przejąć władzę w odpowiednim momencie.
Tak, to jest istota. Tak, też by musieli być w odpowiednich momentach ułożeni już. Proszę pana, w momencie jak kończyli parasola, to byli, no nie byli ułożeni, to trzeba umieć ułożyć. Tego się między innymi uczymy. No na przykład socjotechnikę propagandy wykładałem wczoraj, przedwczoraj w Poznaniu. Tego się trzeba uczyć. Natomiast ludzie sobie wyobrażają, że to ktoś ułoży. Co organizator zewnętrzny jak ułoży, to ułoży w swoim interesie. To, jak to mówią kaprale, to ja mam w dupie takie na ramię broń, już powiem ordynarnie. To my się musimy nauczyć, jak się ułożyć samemu. Marszałek Piłsudski przecież na początku nie miał żadnych możliwości układania ludzi. Ale zorganizował sprawną organizację, która sama to potrafiła robić. I niezależnie od tego, że współpracował z kilku wywiadami, to realizował swój program. Dmowski zresztą też. No, Dmowski z wywiadami nie współpracował, ale podział był taki. Między tymi dwoma przywódcami był bardzo precyzyjny. Na niższym szczeblu wtajemniczenia historycznego to się mówi, że rywale walczyli, zwalczali się nawzajem i tak dalej, prawie wrogowie. Ja mówię, gówno prawda. Tylko trzeba mieć wyższe wtajemniczenie albo znać fakty. Proszę zauważyć, przed odzyskaniem niepodległości Piłsudski szkolił kadry wojskowe przyszłej polskiej armii, a Dmowski szkolił kadry cywilne w ramach Towarzystwa Oświaty Narodowej. I dlatego ci dwaj ludzie byli przywódcami narodu polskiego w okresie dwudziestolecia. Proszę zauważyć, że ze sobą nie walczyli. Piłsudski był naczelnikiem państwa, Dmowski był z nominacji Piłsudskiego w delegacji polskiej w Wersalu. Bo Piłsudski nie miał ludzi wyszkolonych do dyplomacji i zdawał sobie z tego bardzo dobrze sprawę. On miał wojskowych. I to też no był problem, bo na początku, jak była wojna polsko-bolszewicka i nie tylko, bo przecież te walki się toczyły na różnych frontach, to Piłsudski wykorzystywał ludzi z wszystkich armii. Z armii austriackiej, rosyjskiej, niemieckiej, jak najbardziej. Tylko kontrolował ich przy pomocy no, właśnie swoich absolwentów parasola i legionistów, bo legiony to już był niższy szczebel wtajemniczenia, jeden szczebel niżej. Dalej, proszę państwa, jak była zamach w 26 roku, Dmowski się nie włączył do walki przeciwko Piłsudskiemu. Proszę zauważyć, nie chciał bratobójczej wojny. Jak przyszło do głosowania po zamachu majowym, było w Sejmie i w Senacie głosowanie dotyczące zwiększenia uprawnień władzy wykonawczej, no, którą kontrolowali Piłsudczycy, bo zdobyli to w drodze zbrojnego zamachu. Obóz narodowy głosował za wzmocnieniem tych uprawnień. Proszę przeczytać Tragizm losów Polski Jędrzeja Giertycha i on tam bardzo krytykuje Piłsudskiego, aż przesadnie. Proszę to zanalizować z punktu widzenia tych zasad, które wyłożyłem w Poznaniu, a które powinny się lada dzień ukazać w internecie. W każdym razie Giertych o tym pisze. Obóz narodowy uważał dłużej klasztora niż przeora. Dla Polski jest potrzebne wzmocnienie władzy wykonawczej, chociaż nie my jesteśmy u władzy, ale dla dobra państwa głosujemy. Ja bym chciał widzieć teraz takich opozycjonistów. Bardzo bym chciał, ale nie widzę. No, może już wzrok nie ten, ale w każdym razie jak ktoś z was zauważy, to proszę mi powiedzieć. Więc proszę państwa, to jest zasadnicza sprawa. W tej chwili w Polsce żadna oficjalna uczelnia nie dostarcza wiedzy niezbędnej do tego, żeby spełniać funkcję homeostatu. I to jest podstawa naszego zniewolenia. No tą wiedzę my dostarczamy wszystkim, no przecież
naszych wykładów może każdy słuchać. Bardzo mi się cieszy, jakby słuchał, jak słuchała pani premier, pan prezydent, jakby znaleźli chwilę czasu, żeby odsłuchać przynajmniej niektórych z tych wykładów, ale czy na to mają czas, to ja nie wiem, no nie mam takiego rozpoznania. W każdym razie zapraszam naszych wszystkich dygnitarzy, żeby odsłuchiwali, proszę to traktować jako moją pomoc dla tych, którzy pełnią władzę w tej chwili w Polsce, niezależnie od mojej oceny politycznej ich działań, ale uważam, że dla dobra Polski powinni się dokształcić. Do naukowców nie apeluję, bo oni uważają, że wszystkie rozumy zjedli. Jak już został profesorem, to już się nie będzie dokształcał. To on ma dokształcać, a nie żeby on się dokształcał. Więc do tych to nawet nie będę apelował, bo by uznali, że ja sobie drwiny z nich robię jakieś. Więc proszę Państwa, teraz oczywiście system musi mieć odpowiednią strukturę, żeby mógł być systemem autonomicznym. A w cybernetyce, odwołuję się tu do Mazura, bo oczywiście bazuje na polskiej szkole cybernetycznej i to nie z powodów jakichś tam szowinistycznych, tylko dlatego, że wyprzedzamy resztę świata i to jest fakt obiektywny. U zagranicznych autorów szukam, ale nie mogę znaleźć żadnych tekstów, które by no, chociaż dorównywały nasze. Oni są kilkadziesiąt lat do tyłu. No to jest Auswärtiges Wirtschaft. Czy jak to nazwać? Proszę Państwa, dowolny obiekt energomaterialny charakteryzujemy podając po pierwsze jego materiał, materiałem takiego systemu autonomicznego jak państwo, czy naród. Naród, jeśli nie ma państwa, to jest właśnie systemem autonomicznym rozsianym. To może być organizacja bez organizacji. No coś takiego jak Narodowa Akademia Informacyjna. My nie mamy żadnej struktury. To jest organizacja bez organizacji. No, polski naród przez ileś tam lat był systemem autonomicznym, ale rozproszonym, rozsianym, bez instytucjonalnego homeostatu. A wynalazek homeostazy rozsianej, rozproszonej, to nie jest wynalazek ani Mazura, ani mój, tylko mojej żony, profesor Elżbiety Koseckiej. Tylko ponieważ ona się zajmuje inną dziedziną nauki, tam ma bardzo dużo osiągnięcia, dziedziną o wiele trudniejszą, że tak powiem, roboczą, niż to, czym my się zajmujemy. Ale ona czasami tak niechcący, na moją prośbę, zajmowała się też cybernetyką i cybernetyką społeczną. Jak to się mówi, niechcący ogonem. No parę prac zresztą nawet opublikowała i one są na autonomię wyszczególnione, ale wynalazła też zjawisko homeostazy rozproszonej. Chyba na ten temat nic nie opublikowała, więc ze względu na zachowanie praw autorskich mojej żony podkreślam, że to jest jej odkrycie. Homeostaza rozproszona, rozsiana. Bardzo istotna sprawa. I wtedy homeostat jest w każdym członku narodu. Wracając do tego przykładu, ja chcę, żeby homeostaza polska funkcjonowała w każdym z naszych seminarzystów Narodowej Akademii Informacyjnej. Wtedy formalizacja nawet może być niepotrzebna. A jak będzie potrzebna, to na odpowiednim etapie można to zrobić. Tylko trzeba wiedzieć jak i na czym to polega. Więc pierwsza sprawa to jest materiał. W wypadku narodu czy państwa to materiałem są ludzie oczywiście. To jest ta substancja. Ja używam nazwy raczej substancje, ale tutaj no powiedzmy nawiązuję do terminologii mazurowskiej. Może na jasie napiszę.
materiał, o, substancja. Drugi element charakterystyki to jest energia. Energia, no, nie musimy definiować, bo to używamy normalnej siatki pojęć fizykalnej. Zresztą jeśli chodzi o substancję, to też można mówić o liczebności narodu, a można mówić o wadze. Jak weźmiemy średnią wagę członka danej populacji, na przykład narodu, i pomnożymy przez liczebność, to mamy wagę dosłownie, no ale trochę by było szokujące, jakbyśmy tu kilogramami czy tonami operowali. Wyszłoby z tego, że tonaż naszego narodu maleje i to jest katastrofa i że to może się skończyć na tym, tak jak to już w tej anegdocie, że on będzie tak chud, zczerwieniał i zdech. To nam grozi, to nie są żarty. Ja tylko tak to mówię, żeby poruszyć emocjonalnie. Więc energia to jest oczywiście przetwarzana przede wszystkim w torze energetycznym systemu. A tym torem energetycznym jest gospodarka. Więc możemy tutaj w nawiasie napisać gospodarka. Gospodarka. Jak to kiedyś towarzysz Gomułka się przejęzyczył i powiedział gospodraka. I to jest bardzo mądre stwierdzenie, choć on sobie może z tego nie zdawał sprawy z głębi swojego powiedzenia, ale to w tej chwili też można to o tym powiedzieć. To stwierdzenie zastosować. Więc energia, no, w gospodarce jest przetwarzana. Można to też nazwać, proszę Państwa, już takim fizykalnym określeniem łącznie. To jest energomateria. Materia. Po prostu, proszę Państwa, to jest określenie wprowadzone przez Einsteina i einsteinowców. Energomateria, no bo jest wzór Einsteina, który wyraża energię przez masę, albo odwrotnie, masę przez energię i szybkość światła do kwadratu jest tutaj tym przelicznikiem. Czyli energomateria. No i trzecim elementem tej charakterystyki jest struktura. Struktura. Struktura to jest struktura. To jest, jak Mazur to określił, rozmieszczenie materiału i energii, w skrócie energomaterii, w przestrzeni i w czasie. To jest mazurowska definicja. Bardzo istotna sprawa. Może ja to nawet tu napiszę. Zielonym kolorem na tablicy. Jest to bardzo ważne. To jest rozmieszczenie energomaterii no znowu tu po einsteinowsku to nazwę w czasoprzestrzeni. Albo w przestrzeni, w czasie, jak ktoś woli to rozbudowywać. No więc, proszę Państwa, Mazur zauważył i to już w swojej książce Cybernetyczna teoria układów samodzielnych, że w związku z zasadą zachowania masy i energii,
A to jest fundamentalna zasada fizyki, z której praw w cybernetyce korzystamy. Nie można inaczej wpływać, ale sterować systemem dowolnym. No, dowolny system to charakteryzujemy przez materiał, energię i strukturę. Ale sterowanie może polegać tylko i wyłącznie na zmianach struktury, bo ilość energomaterii pozostaje taka sama. Ale forma jej się zmienia, a forma to zmiana struktury. No na przykład jest takie powiedzenie, proszę Państwa, że rzeczy czy pieniądze nie giną, mogą tylko zmieniać właściciela. Będą. Właśnie ich położenie to jest element struktury, bo struktura to jest położenie w przestrzeni i w czasie. I strukturę opisujemy poprzez relacje. Relacje w przestrzeni i w czasie. W uogólnionej mojej teorii to oczywiście również rozpatrujemy abstrakcyjne relacje. Ale tu dziś nam abstrakcyjne relacje nie będą do niczego potrzebne. Trzymamy się klasycznego Mazura i relacji czasoprzestrzennych. Struktura to jest zbiór relacji. Między elementami. Energomaterii. O, to już żeśmy to wszystko należycie podefiniowali, a jest to podstawa, dlatego że w tej nauce tradycyjnej dominują dwa rodzaje podejścia, albo brak definicji, albo definicje nieprawidłowe. Takie, które się nadają tylko jako temat do żartów, a nie do użytku naukowego zwłaszcza. Możecie to sprawdzić, proszę mi tu nic nie wierzyć, tylko proszę sprawdzić, wziąć dowolny podręcznik albo pracę naukową. Niedawno ktoś mi pokazywał seminarzystów, chyba na tej drugiej grupie warszawskiej, pokazywał mi jakieś opracowanie, grant, no nie wiadomo ile pieniędzy za to wzięli na temat informacji. Ja patrzę, a tam w ogóle definicji informacji nie ma. Czyli jest, ani nie jest stwierdzenie, że to jest pojęcie pierwotne. No czyli jest cały grant na temat nie wiadomo czego. No taka jest prawda i tak wygląda nasza nauka. Już nie podaje ani nazwiska, ani tytułu, bo nie chce się akurat nad jednym pastwić tutaj informacyjnie, bo takich jest legion. Tylko akurat to dotyczyło przekazu informacji, więc mnie szczególnie zszokowało, jak można, nie znając jakościowej teorii informacji Mazura i nie stosując jej, nie mówiąc już o moich uogólnieniach, pisać całe granty i takie spore opracowania na temat informacji. Znowu Scheißdreck, Schweinerein, albo Polnischewirtschaft, już powiem po europejsku. Bo oczywiście zapomniałem również języka niemieckiego, ale parę takich powiedzeń jakoś mi utkwiły. Jeszcze z dzieciństwa, bo przecież ja jako dziecko żyłem w zjednoczonej przez kanclerza Adolfa w Europie. I jak ktoś żył w generalnej guberni, to Unia Europejska nie ma przed nim tajemnic. Żebyście mi wierzyli. Dlatego czasami mówię per hitlerowska bestia, ale w tym wypadku, ponieważ dzięki życiu w generalnej guberni wiem wszystko o Unii, a nawet więcej, podejrzewam, że więcej niż pani Aniela, nasza wielka przyjaciółka za Odernais, no bo jej wtedy jeszcze na świecie nie było, to ona dla mnie to jest dzieciątko. No i widzicie, to jest tak. A ja jestem po prostu dobrotliwym staruszkiem. Przypominam
anegdotę austro-węgierską, którą kiedyś opowiadałem, nie będę jej powtarzał. Więc proszę Państwa, teraz oczywiście stan dowolnego systemu, w tym wypadku autonomicznego, opisujemy podając materiał, w tym wypadku liczebność społeczeństwa, szybkości jej zmian w postaci przyrostu naturalnego, który może być dodatni lub ujemny, teraz mamy ujemny. To jest takie szokujące, ale to tak się mówi. Przyrosty mogą być dodatnie lub ujemne. W rachunku różnicowym takie terminy funkcjonują i nie jest to wymysł byłego prezydenta bynajmniej, który pewnie rachunku różnicowego nie zna. Dalej, proszę Państwa, podajemy strukturę wieku, tak zwana piramida demograficzna. Dla gospodarki zasadniczą sprawą jest stosunek liczby ludności w wieku aktywności zawodowej do reszty, to znaczy ludzi w wieku poprodukcyjnym i przedprodukcyjnym, jak to się w żargonie demograficznym określa. Współczynnik reprodukcji, to znaczy czy jest zastępowalność pokoleń, czy jej nie ma. U nas dla jasności zastępowalności pokoleń nie ma dokładnie od 1989 roku, chociaż przyrost jeszcze był dodatni jakiś czas, bo rodził komunistyczny wyż demograficzny. Nie, proszę pana, mam dane z roczników statystycznych i to sprawdzałem na użytek dzisiejszego. Poniżej współczynnika reprodukcji 1, a to oznacza, że jedną matkę aktualnie rodzącego pokolenia zastąpi jedna córka w następnym pokoleniu, jeśli cząstkowe współczynniki płodności w poszczególnych grupach wieku utrzymają się na poziomie z danego roku, to ostatni raz współczynnik reprodukcji jeszcze ciuteczkę powyżej 1 był w roku 1988, czyli za tej wstrętnej, ohydnej komuny. A zbrodnia dosłownie w rozumieniu neomaltuzjanistów, bo oni uważają, że im mniej dzieci, tym lepiej. To jest właśnie ideologia śmierci, jak to nazywał święty Jan Paweł II. I to w sensie ścisłym, to nie jest jakiś onomatopeja, amfibola, metonimia. To jest bardzo ścisłe określenie demograficzne. No szkoda tylko, że święty papież w tym języku nie mówił, bo on jest bardziej nowoczesny, on mówił w staroświeckim języku, no niestety. Ale to już trudno. Taką wiedzę miał i tak ją przekazywał. Teraz proszę, ale sens jest właśnie taki. Ten sens nauczania Jana Pawła II się bardzo dobrze tłumaczy na język demografii politycznej. Proszę pana, dokładnie w 1989 roku współczynnik reprodukcji ludności netto, bo tu się jeszcze uwzględnia wymieranie córek przed dojściem do wieku aktualnie rodzących matek, to współczynnik reprodukcji ludności netto w Polsce spadł poniżej 1, czyli poniżej reprodukcji prostej w 1989 roku. I proszę mi nie wierzyć, proszę to sprawdzić w roczniku statystycznym, a rocznik statystyczny, no, te ostatnie roczniki są dostępne w wersji elektronicznej. A kolega może tam nawet sprawdzić internetowo. Więc proszę pana, a nie mylić tego z współczynnikiem dzietności, nie mylić tego z przyrostem naturalnym, to są inne parametry. Dlaczego ja używam tego akurat parametru? Bo on jest niezależny od struktury wieku, od piramidy demograficznej. Przyrost naturalny, czy współczynnik urodzeń, jest uśredniony, jest silnie obciążony wpływem struktury wieku. Jak rodzi niż, to on spada automatycznie, a z tego jeszcze nie musi wynikać zejście poniżej reprodukcji prostej, a jak rodzi wyż,
to jest to, o czym Pan wspominał, to współczynnik urodzeń może być wysoki, nawet, a współczynnik przyrostu naturalnego może być wysoki. Tu z kolei zależy, czy wyższy niż wymiera. Jak wymiera niż, to współczynnik zgonów będzie niższy, a wyż demograficzny zacznie umierać, a niedługo ten wyż powojenny zacznie umierać, to już będzie bardzo silny, ujemny współczynnik przyrostu naturalnego. Ja używam współczynnika reprodukcji ludności, bo on jest niezależny od struktury wieku. Chociaż do wyobraźni bardziej przemawia współczynnik przyrostu naturalnego. No bo dzietność to jest... chyba też. Słucham? Dzietność. Dzietność też, tak, no bo to się kojarzy z dziecięteczkiem, nie. Tosi, łapci. A współczynnik reprodukcji ludności netto to taka sucha dana. Zresztą współczynnik dzietności to jest dwukrotność współczynnika reprodukcji, ale net, może być netto lub brutto. Brutto to jest bez uwzględnienia wymierania córek przed dojściem do wieku aktualnie rodzących matek, a brutto, znaczy brutto jest bez uwzględnienia tego wymierania, a netto jest z uwzględnieniem. Więc dzietności też można podawać, ale trzeba netto jednak lepiej. Chociaż one u nas w naszych warunkach niewiele się różnią, więc to są już finezje. Więc proszę Państwa, oczywiście może Pan zapytać, dlaczego bierzemy pod uwagę dziewczynki, kobiety. I to nie jest wpływ gender, czy jak tam kto chce nazywać. Liczy się wyłącznie według kobiet, dlatego że dziewczynek rodzi się mniej. Tylko jest większa umieralność mężczyzn i dlatego mniej więcej w wieku 40 lat te liczebności się wyrównują. Powyżej 40 już kobiety dominują, jeszcze dodatkowo dłużej żyją. W rozumieniu teorii Mazura to świadczy o tym, że mają lepszy materiał biologicznie. Ich ciało jest substancją wyższej jakości energetycznej. Tak. Mówię tu prawie jak super feminista, ale to są fakty po prostu. Ale w wieku aktywności rozrodczej kobiet jest mniej. I w związku z tym liczy się współczynnik reprodukcji wyłącznie według kobiet. No, nawiasem mówiąc, jak te analizyśmy prowadzili już w latach 60. Pierwsze moje dziecko to była dziewczynka. Drugie dziecko też dziewczynka. Koledzy mówili, o, widać. Sterowanie demografa. Dopiero trzeci, czwarty to byli chłopcy, ale piąta znowu dziewczynka. Więc jak widzicie, jestem absolutnie konsekwentny, a tym można sterować z dużym prawdopodobieństwem. To znaczy, powiem Wam krótko, bo może kogoś to zainteresować praktycznie. Jeżeli się zachodzi w ciążę blisko tego szczytu owulacji, to jest znacznie większe prawdopodobieństwo, że urodzi się chłopak. A jak w większym odstępie od tego szczytu, to większe, zdecydowanie większe prawdopodobieństwo, że się urodzi dziewczynka. To zresztą polski naukowiec z nauk medycznych, dr Benendo, ten prowadził badania i to odkrył. No i mogę powiedzieć, że myśmy to stosowali z żoną z powodzeniem. Znaczy, o czym świadczy mała próba, piątka moich dzieci. Jeszcze Wam powiem, to już trochę uświadomienie seksualne ja tu robię, no żebyście nie myśleli, że jestem jakimś już takim strasznym gendrytą. Ja jestem indyferentny ze względu na te sprawy, ale powiem Wam pewne wtajemniczenie z zakresu życia seksualnego, że największą satysfakcję seksualną sprawia właśnie stosunek blisko
szczytowego momentu owulacji i w celu posiadania dzieci. Jeżeli ktoś broni się przed posiadaniem dzieci, stosuje środki antykoncepcyjne, to może być pewien, że pełnej satysfakcji seksualnej nie będzie miał i ciągle będzie chciał więcej. Szybko, dużo, byle jak jeszcze, tu, wszędzie. Tak jak w wierszyku Fredry, nawet w klozecie. Już nie chcę propagować taką wierszyka, ale nie, nie jest taki wierszyk. No, Fredry, który na ten temat mówi. Coś, więc proszę Państwa, ci co kopulują po to, żeby nie mieć dzieci, nigdy pełnej satysfakcji nie będą mieli i nawet nie będą o tym wiedzieli. Tylko będą seksoholikami. Nic tylko, aby chęć dożyć, jak to się mówiło w języku staropolskim. No i ciągle mało. I dawała bez wyboru księciom, hrabiom, parom dworu, ale już nie będę tego wiersza tutaj deklamował. To jest podobna Aleksandra Fredry. Chociaż niektórzy literaturoznawcy mówią, że to jest późniejszy wiersz. Ja się z tym zapoznałem jako maturzysta, a to było ponad 60 lat temu, więc wiersz jest na pewno bardzo stary. To mogę poświadczyć. No, ale no, hrabia Fredro też chyba miał pewną wiedzę głębszą z tej dziedziny. Więc słuchajcie, teraz jest taka sprawa, że ten materiał, w tym wypadku materiał ludzki, nawet w socjocybernetyce się używa pojęcia socjomasa wręcz, tak jak biomasa w biologii, ma swoją strukturę, no choćby strukturę wieku. To jest jedno. I tym możemy sterować. Jak ograniczamy ilość urodzeń, to nie tylko liczbowo zmieniamy liczbę członków społeczeństwa, czyli masę socjologiczną, ale strukturę zmieniamy. To znaczy, u nasady piramidy demograficznej ta nać, na której rośnie cała piramida, maleje. I słuchajcie, żebyście wiedzieli, że mniej groźna, może ja namaluję tak schematycznie, jak to wygląda. Jak mówimy o liczbach, no to trzeba mu coś pokazać. Proszę Państwa, jeżeli tu mamy na tej osi wiek, lata. A tu będzie liczebność. Liczebność mężczyzn i liczebność kobiet. LK. Tu jest 0. Więc w tą stronę nanosimy liczebność mężczyzn i kobiet. No to taka zwyczajna piramida demograficzna wygląda w ten sposób. Im młodszy rocznik, tym większa liczebność, a im starszy, tym mniejsza. Prawda? Tu gdzieś będzie na tyle 80 lat, powiedzmy 80 i więcej. A tu będzie 10, 20 i tak dalej. To są te liczebności. Takie piramidy demograficzne realne są w roczniku statystycznym, w roczniku demograficznym. Możecie sobie tu obejrzeć. I teraz proszę Was, sterowanie materiałem ludzkim, nazwijmy to, może być dwojakie. Sterowanie progresywne, jak zwiększyć jego ilość. Chodzi nam o to, że mamy za mało ludzi, i chcemy, żeby było więcej. To jest progresywne sterowanie. Albo, jak chcą neomalthusianiści różnych generacji, mówią, że grozi nam przeludnienie, ludzi jest za dużo, trzeba ograniczać liczbę ludności. Absolutnie.
bo inaczej będzie siedem nieszczęść. Oni to bardzo, można powiedzieć, literacko i tak artystycznie wręcz pokazują. Obliczają, za ile to lat już będzie tylko jeden metr kwadratowy na ziemi na jednego człowieka. I rysunki do tego są. No to jest bardzo skuteczna propaganda, żebyście wiedzieli. Na ten temat jest zresztą moje nagranie odnośnie Polski i planów. Na Polski redukcji ludności do 15 do 20 milionów. Ten plan jest zresztą realizowany. Czy świadomie, czy nieświadomie przez nasze elity, to mnie to zupełnie nie obchodzi. Ja nie jestem psychologiem. To jest ich osobista sprawa. Natomiast, że taki plan istnieje za granicą, no to mamy dowody. Zagraniczny organizator to robi świadomie. A nasi, że tak powiem, ludzie z korelatora, co najwyżej miejscowego, no to mogą być nieświadomi i prawdopodobnie są. Ale to już tak tłumaczę na ich korzyść, bo jestem dobrotliwym człowiekiem. A wy nie musicie tego tak tłumaczyć, jak ja, możecie to sobie inaczej, mniej przychylnie dla tych podejrzanych kreatur tłumaczyć. Ja nikomu nie narzucam swego dobrotliwego tłumaczenia. Bo to jest tylko moje subiektywne podejście. No więc proszę was, jak to można robić? Są dwie metody. Jedna metoda stosowana w czasie wojny i holokaustów różnych, bo w XX wieku pierwszy holokaust to był Ormian, drugi holokaust Polaków, pismo Jeżowa, które przetłumaczyli koledzy i dr Brzeski opublikował, to był regularny holokaust Polaków. Trzeci holokaust na największą skalę to był Żydów, ale to dopiero trzeci w XX wieku. I jak to działa, proszę Państwa? No, zalija się wszystkim po prostu. Czyli niesie piramidę po wszystkich rocznikach. O! I ona się robi taka. No ale ta część populacji, która zostaje, zachowuje normalny kształt. Pomordowano wszystkich bez różnicy wieku. Właśnie na tym barbarzyństwo polegało. No ale też ci, co ocaleli, to ocaleli też bez różnicy wieku, bo nie wiek musiał o tym decydować. No na przykład pozostawianie poza zasięgiem tych siepaczy, którzy realizowali holokaust. No na przykład, jeśli chodzi o Polaków, no to Polacy, którzy byli w państwie polskim, a nie w Związku Radzieckim, ocaleli. Zresztą w Sojuzie też trochę ocalało. Dalej, jak był holokaust Żydów, no to oczywiście ocaleli ci Żydzi, którzy byli poza zasięgiem łapki hitlerowskiej bestii. A sporo było ich. Oni mieli normalną strukturę, dlatego po wojnie i po holokauście naród żydowski się mógł odrodzić i odtworzyć strukturę wieku piramidy demograficznej. Czyli te mordy, aczkolwiek są brutalne i zbrodnicze, nie muszą zniszczyć struktury piramidy demograficznej. Natomiast druga metoda, proszę was, to jest metoda ograniczania urodzeń. Ta propagowana przez tych dobrotliwych neomaltuzjanistów, no bo poród to takie jest przykre, bolesne, denerwujące, trauma, a wychowanie dzieci, a jak plan Himmlera kazał tłumaczyć Słowianom, no ile to pieniędzy się wydaje na wychowanie dzieci i co można by kupić za to. To plan Himmlerowski jest zresztą. Narodowa Akademia Informacyjna z Duńska Wola, tam komplet tych materiałów planu Himmlera z zeszytów oświęcimskich opublikowała, mogą Państwo przeczytać. No i to się wydaje, że to jest no, bardzo humanitarna sprawa, nie? No, tylko jak to działa od strony struktury? Proszę Państwa, to jest cięcie
piramidy demograficznej tu, u podstawy. Czyli to jest coś takiego. Tu to się zmniejsza i robi się, a reszta pozostaje bez zmian. O, tu zmniejsza się. Tu się zmniejsza przez jakiś czas. O. No tak. A reszta pozostaje taka sama. I robi się coś takiego. A to tu namaluję osobno, bo to jest ważne. Robi się taka buła. Taki grzyb atomowy. To jest bomba demograficzna, bomba jak atomowa z opóźnionym zapłonem. Bo tutaj to maleje. Te starsze roczniki pozostają niezmienione, jeśli nie ma wojny, jakichś tam mordów, to ta buła zostaje. Nóżka coraz cieńsza i w końcu, jak już ci wymrą, to populacja wymiera. Czyli to podejście jest dla istnienia i dla struktury demograficznej groźniejsze na dłuższą metę niż te barbarzyńskie metody. I dlatego w tej chwili tych metod typu Holokaust się nie stosuje. Z tego co wiemy, nawet nikt nie planuje czegoś takiego. Natomiast neomaltuzjanizm jest w użyciu i w Polsce propaguje się różne metody ograniczania liczby urodzeń. Czyli propaguje się ten zielony. Nieprzypadkowo kolorem zielonym to namalowałem, bo to ci różni ekolodzy też to propagują, ale przede wszystkim neomaltuzjanie współcześni. Bardzo istotna sprawa. Energia no to jest sprawa osobna, ale jak już jesteśmy przy materiale ludzkim, to oczywiście w interesie danego systemu autonomicznego, państwa czy narodu, jest przynajmniej zachowanie prawidłowej struktury piramidy demograficznej. No, po pierwsze, żeby nie malała liczebność, po drugie, żeby była prawidłowa struktura. A jaka jest struktura współczesna naszego narodu, to proszę zajrzeć do rocznika statystycznego albo rocznika demograficznego. To jest dla Was ćwiczenie własne. Jest to dostępne w wersji elektronicznej. Podobno wyszedł już nowy, mały rocznik statystyczny. To można tylko praktycznie dostać w tym kiosku na dole w GUS-ie. Bo jak pytałem w księgarniach, to nawet w księgarni ekonomicznej powiedzieli, że nie mają. No patrzcie, jakiej izolacji od kluczowych informacji dotyczących istnienia narodu trzyma się społeczeństwo, ekonomistów w tym wypadku. No ale ten mały rocznik statystyczny to może będzie jeszcze dostępny, ale już w księgarniach ekonomicznych od lat nie udało mi się kupić rocznika demograficznego. To trzeba jeździć do GUS-u i tam na dole, po lewej stronie, na parterze, tej odnodze takiej, tego budynku, tam można dostać. I tak samo rekomenduję Wam taki też GUS wydał Historia Polski w liczbach. Pierwszorzędne wydawnictwo. No tak, ale spróbujcie poza tym kioskiem GUS-u to dostać gdzieś. To jakby się Wam gdzieś to udało dostać w księgarni, to dajcie mi znać, bo to byłby ewenement. Jak na razie ani mnie, ani nikomu z seminarzystów się to nie udało. No i wreszcie proszę Was, po to, żeby mieć autonomię, to znaczy, żeby naród czy jego państwo było systemem autonomicznym, a nie tylko samosterownym, bez własnego homeostatu i nawet bez możliwości funkcjonowania homeostatu, to trzeba mieć informacje. W tym wypadku trzeba mieć, trzymam się materiału ludzkiego. W tym wypadku trzeba mieć prognozy demograficzne. No i tutaj, słuchajcie, jest sprawa zasadnicza.
jak nie mamy długofalowych prognoz demograficznych, to jesteśmy jak pijane dzieci we mgle, dosłownie, w tej przestrzeni gospodarczej, bo struktura demograficzna decyduje również o gospodarce w ostatecznym rozrachunku strategicznym. Dlatego, że kształt piramidy decyduje o tym, czy będzie zapotrzebowanie na produkty dla dzieci, czy dla ludzi dorosłych, czy dla staruszków, prawda? Zdzieciniałych, czy nie zdzieciniałych. To rynek, to o rynku decyduje w ostatecznej instancji. Jak jest dużo dzieci, to będzie zapotrzebowanie duże na, no, na pieluszki, na pajacyki, na wózki i tak dalej, i tak dalej. Jak jest mało dzieci, to zapotrzebowanie spadnie. To już niewidzialna ręka rynku to załatwi. Bo ona no nie jest wszechmocna, ale niewidzialna ręka rynku w oparciu o piramidę demograficzną to decyduje w ostatecznej instancji o wszystkim. Dalej, proszę Państwa, no, jak będzie rósł procent ludności wieku poprodukcyjnym, no to będzie zapotrzebowanie na, powiedzmy, różne medyczne i nie tylko medyczne produkty dla starych ludzi po prostu. Będzie to, no, już nie wiem, czy gerontokracja, czy gerontolatria, a w rzeczywistości będzie też o tym decydowała piramida demograficzna, bo będzie ważne jest tutaj, czy nawet na czerwono pokażę, jaki jest stosunek tej części, no powiedzmy do, niech będzie do 17 lat, do tej części, no niech będzie do 67, no i tej części, tych starszych ludzi, prawda? Stosunki tych pól do siebie, mówiąc to graficznie, ale teraz podam wam liczby. I to podam wam liczby, no tutaj już wejdziemy w PRL, bo muszę zrobić porównanie między informacją demograficzną o wartości sterowniczej w PRL-u i teraz. Otóż, no żebyście wiedzieli, że w okresie stalinowskim w Polsce w ogóle nie było żadnych prognoz demograficznych, a w okresie od 48 do 55 w ogóle nie wychodziły roczniki statystyczne. I proszę mi nie wierzyć, proszę pójść do biblioteki GUS, bo w innych może w ogóle nie być roczników statystycznych tych starych, ale w bibliotece GUS są. W Narodowej też powinny być, ale nie sprawdzałem. Możecie sprawdzić i zobaczycie, że ostatni rocznik, a mam go, bo jeszcze mnie uczyli starzy nauczyciele, i w pierwszej klasie licealnej, która się wtedy nazywała ósmą klasą, posiadanie rocznika statystycznego było obowiązkowe. I ja mam ten rocznik jeszcze z czasów moich szkolnych. Później nie wydawano. No, towarzysz Jakub Berman znał się na tym, bo przed wojną w GUS-ie pracował. I wiedział, że rocznika statystycznego sfałszować się nie da. Dopiero w 55 wyszedł rocznik statystyczny, ale tam były tylko procentowe wzrosty, no to jest pseudoinformacja. A porządny rocznik statystyczny dopiero wyszedł w 1956 roku i też go mam. I potem już wychodziły te roczniki, jakie takie, z tym, że obecne są pod względem diagnostycznym dużo słabsze niż te, które wychodziły w PRL-u. A mam jedne i drugie, nie przyniosłem tutaj, bo powiedzmy, to są cegły takie ciężkie, ale Państwo sobie mogą sprawdzić w internecie, z tym, że starych roczników nie ma w internecie. Tam macie tylko od roku, już nie pamiętam którego, ale na tego z 56 nie ma. Czy 10 lat zostało. Coś takiego, tak. Więc proszę Państwa, w okresie stalinowskim w ogóle nie było prognoz. W okresie po 56 roku zaczęto opracowywać, ale najpierw tylko na podstawie zachodnich założeń.
Tak, tak. To się już zaczęło wtedy. Nie moskiewskich żadnych założeń. I to jest tu dokumentowane. No, na przykład pan ówczesny docent Jerzy Zdzisław Holzer opracował prognozy, mam wydane w formie książki w trzech wariantach prognozy do 75 roku. To on się powoływał na zachodnie założenia prognostyczne dla nas. Bo już wtedy myśmy mentalnie byli na zachodzie, a nie na wschodzie. No proszę patrzeć, gdzie dzieci dygnitarzy partyjnych jeździły na studia już po 56. Nie do Moskwy. Na stypendia Fulbrighta. Mówił o tym w wywiadzie swoim profesor Kierzuń 2 tygodnie temu w Rzeczpospolitej, czy 3 tygodnie temu jest wywiad. Mówił o tym, że Balcerowicz i inni jeździli na te stypendia do Stanów i tam byli, jak wyraził się profesor Kierzuń, indoktrynowani wręcz. No tak, rzeczywiście, tylko oni nie wiedzieli, że to jest indoktrynacja, myśleli, że to są stypendia naukowe, no ale to już jest ich subiektywna sprawa. Ja, jak widzicie, zawsze szukam okoliczności łagodzących. Mówię, odpuśćcie im, bo nie wiedzieli, co czynią. Ale wy nie musicie być tacy dobrotliwi. Dobrotliwość jest cechą staruszków. No, a wiecie, no już nie mogę się powstrzymać, żeby wam nie powiedzieć, bo tak ciągle tu występuję w roli dobrotliwego staruszka. Wy nie jesteście w tym wieku, więc was to nie dotyczy. Otóż jak w kasynie oficerskim w jednym z pułków cesarsko-królewskich w Galicji oficerowie, głównie Polacy, się popili, wisiał portret Kajzera Franca i jeden wznosi: Toas, pije twoje zdrowie, stary pierdolo. W Austrii była wolność słowa, ale obraza majestatu była ciężko karana. Oczywiście ktoś od razu doniósł, za to były kary, no, oficerski sąd honorowy, wyrzucenie z wojska, więzienie nawet groziło. No i proszę was, zebrał się ten sąd oficerski, głównie Polacy, a może nawet wyłącznie Polacy, i zwrócili się do Akademii Umiejętności w Krakowie o ekspertyzę, co znaczy słowo stary pierdoła. A Akademia Umiejętności wytłumaczyła, że stary pierdoła to znaczy dobrotliwy staruszek. A więc obrazu nie było. I jak opowiedziałem to moim siostrzeńcom, ten kawał to już inaczej do mnie nie mówili, jak z uszanowaniem: wujaszku, dobrotliwy staruszku. Więc ja was dlatego wam to mówię, żebyście się, że ja wam nie narzucam swojego dobrotliwego stanowiska, wydaje mi. Więc teraz proszę was, w PRL-u myśmy zaczęły opadać urodzenia. Nigdy nie spadło poniżej reprodukcji prostej, ale pod koniec lat 60. się już zbliżało i groziło, że, no, że będzie to, co w III RP. Myśmy podnieśli raban, tu są dowody, że brałem udział w tym, publikowałem, tłumaczyłem, że to się realizuje plan Himmlera, tu są cytaty z planu Himmlera, w PRL-u wydana moja cybernetyka kultury, ale to oczywiście dopiero Zagierka mogła się ukazać, 74 rok. Ale skutek już zaczął się wcześniej i Gierek zmienił politykę na pronatalistyczną. Rezultaty tego były: współczynnik reprodukcji wzrosnął, współczynnik urodzeń oczywiście też, przyrost naturalny i tak dalej. No i proszę was, zaczęto robić prognozy. Komisja Planowania przy Radzie Ministrów, a to był podstawowy organ władzy gospodarczej, opracowała, ściśle mówiąc, dyrektor Kazimierz Dzienio. Chwała mu za to i uważam, że trzeba pamiętać o jego zasługach. Znaczy ja z nim współpracowałem i też opracowałem prognozy ludności Polski. Dyrektor Dzienio umożliwił mi, że w tamtych czasach te moje prognozy były liczone na komputerach Komisji Planowania Rady Ministrów, bo komputerów było bardzo mało.
No, ja oczywiście ani marzyć nie mogłem o komputerze. To jest koniec lat 60., początek 70. Dzisiaj to w ogóle ludzie słuchają bajki o żelaznym wilku, ale ja to pamiętam. Tylko dzięki uprzejmości dyrektora doktora zarazem Kazimierza Dzienio zrobiono mi te prognozy, ale najważniejsze z punktu widzenia oddziaływania na świadomość były prognozy wielowariantowe opracowane przez samego dyrektora Dzienio i opublikowane, ja napiszę te parametry, doktor Kazimierz opublikowano to w takim wydawnictwie Polska 2000, to przy Polskiej Akademii Nauk było. Polska 2000, numer trzeci z 1971. Prognoza była wielowariantowa przy założeniu różnych wartości współczynnika reprodukcji ludności netto. Ja już wam tu dziś zdefiniowałem, co to jest. Przypomnę, że to jest miara zastępowalności pokoleń, niezależna od struktury piramidy demograficznej. I on zrobił dla kilkunastu wariantów od RN05, do którego my się już zbliżamy dzisiaj, do 1,5. Więc ja najpierw wam podam te wyniki, które opracowano, a może aż do Fn równe 1,5. No, czyli tu system jednego dziecka, tu system trojga dzieci. Tłumacząc to na współczynnik dzietności. Proszę Państwa, i teraz te prognozy to były prognozy ludność Polski. Polski. W roku 2040. Patrzcie, jaki horyzont był planowania w PRL-u, świadczący o stopniu suwerenności. Nie w Moskwie robiono te prognozy, nie w Brukseli, w Eurostacie, tylko tu, w Warszawie. I ja, że tak powiem, kooperowałem z dyrektorem Dzienia, więc trochę jestem tu nawet świadkiem źródłowym. Proszę was, 70 lat, bo patrzcie, w 71 roku opublikowane, zrobione w 69 na 70. I chodzi o to, że jeżeli państwo ma być systemem autonomicznym i mieć program na strategiczny, a nie tylko do następnych wyborów, czy na następne 10 lat, czy nawet 15, to musi to być minimum na okres życia jednego pokolenia. No jak wtedy średnia długość życia była około 70 lat i zrobiono aż do 2040 roku. Od razu wam podam, za chwilę te będę jeszcze dodawał, że w roczniku demograficznym z 2008 roku, już najjaśniejszej pomrocznej, była tylko prognoza do 2035 roku. Więc horyzont był w roku 2008 krótszy, znaczy finał, granica tego, niż w PRL-u, w Komisji Planowania publikowano. Teraz podobno w tym nowym się ukazało gdzieś do 2050 roku, ale jeszcze nie miałem w ręku, a to też nawet gdyby tak było, to patrzcie, my mamy rok 2014, czyli horyzont byłby powiedzmy tam 35 lat, to zaledwie połowa horyzontu PRL-owskiego. A plują na ten PRL, że a wszystko, co tam było, to złe. A nie wszystko było złe. Tu patrzcie, to są wskaźniki
świadczące o suwerenności państwa. O tym, czy dane państwo, jego elity mają szansę być homeostatem tego systemu procesu autonomicznego. No i proszę państwa, to bardzo ciekawe. To była Ludność Polski. Dam wam tylko skrajne warianty, bo było ich tam 11 czy 12. Dam wam dla RN równe 0,5, czyli system jednego dziecka, który już dominuje, a zaraz wam powiem, bo mam to nawet zapisane, no, z mediów spisałem. Współczynnik reprodukcji netto w 2013 roku wynosił 0,625, więc już wiele nas nie dzieli od tego. I spada oczywiście, więc jesteśmy już na drodze do 0,5, dlatego tą prognozę podaję. Gdyby ten współczynnik wtedy spadł, gdyby ta wstrętna komuna posterowała w dół współczynnikiem reprodukcji ludności, Zagierka, zamiast go podwyższyć, co się stało? I ten 0,5 by się utrzymał do 2040 roku. Ludność Polski liczyłaby 18 milionów w 40 roku. Proszę bardzo. Ale to jest jeszcze małe piwo. Bo gorsza jest struktura wieku. O taka tutaj była. To znaczy ludność, wiek od 0 do 17 lat stanowiłaby tylko 9% tej populacji. Ludność w wieku 18-59, bo żebyście wiedzieli, że ta wstrętna komuna planowała obniżenie wieku emerytalnego. No to już prawda, komunistyczna. No w świetle dzisiejszych standardów to... Jeśli mamy dzisiejszy wykład germanofilski, to Niemcy właśnie myślą teraz o obniżeniu. Gdzie? A u siebie. U siebie. No tak, czyli wzorują się na PRL-u. No tutaj to już trzeba uważać, bo jak będziemy za bardzo ten PRL krytykować, to możemy Niemcom podpaść. Ale Niemcy są dobrotliwi i nie będą na tego zawsze. Możemy sobie pluć na PRL do sytości. Niemcy są liberalni dzisiejsi. No. Ciocia Aniela nie będzie nam wypominać takich rzeczy. I teraz tej ludności byłoby 45,9%, a ludności 60 i więcej, 45,1%. No już dany dzień oczywiście prognozy nie ciągną, wystarczy 70 lat. Dziś nie mamy żadnej takiej prognozy. To już wymarłaby po prostu populacja, no bo uczciwy się postarzeli i wymarli, ale to znaczy te grupy, a te 9% naród był zredukowany do 9%. Tego nawet w czasie wojny tego nawet hitlerowska bestia nie planowała, a pewnie by jeszcze wyjechała tam. Proszę państwa, no dobrze, ale teraz wariant maksymalnej prognozy dzienia RN 1,5. Czyli system trojga dzieci i ten współczynnik był realny, bo w okresie do
57 roku, od wojny do 57 roku, to kilkanaście lat, on był bliski 1,5. Może jak Zagierka było, 2 plus 2. No, Zagierka się nie udało tego osiągnąć, ale no, za przeproszeniem za Bieruta było i to jest fakt. Ja nie chcę tutaj jakiś robić apologii Bieruta, ale Bierut prowadził politykę pronatalistyczną i to jest fakt. No więc gdyby ten współczynnik sprzed 57 roku był, utrzymywał się do roku pańskiego 2040, no to kochani, w tymże 2040 roku, bo to wszystko jest równość na 2040 roku, tu jeszcze zaznaczę, żeby nie było wątpliwości. I tu będzie ludność. Polski. W roku 2040, już dla pełnej jasności, wynosiłaby 96,6 miliona. Kochani, jaka by była teraz nasza pozycja w Unii, gdybyśmy, a było to w zasięgu ręki jeszcze za życia mego pokolenia, za życia reprodukcyjnego, że tak powiem. No ja robiłem co mogłem, żeby się do tego zbliżyć. Proszę Państwa. Po prostu nie Niemcy, tylko my byśmy mieli największy głos według traktatu lizbońskiego. I wtedy, gdyby w tej sytuacji nieboszczyk nasz prezydent Kaczyński podpisywał traktat lizboński, broniłby interesów Polski. No tak, ale nas nawet połowy tego nie ma. Czyli to było w zasięgu ręki. Proszę Was, mogliśmy być pierwszym mocarstwem Europy. No to wobec Rosji to też było więcej niż Niemiec. O 2/3 populacji rosyjskiej. No moglibyśmy z Rosją rozmawiać jak równy z równym prawie. I Rosja by się z nami liczyła, bo Rosja ceni silnych. Nas ceni za naszą imperialną przeszłość, a nie za obecne wygłupy. No i teraz, jaka by była struktura wieku oczywiście, bo to jest też ważne. Od 0 do 17 lat. 35,6%, no czyli prawidłowo, nie 9% dzieci i młodzieży, ale no prawie 36%. Ludność w wieku produkcyjnym 18 do 59. Spokojnie można było obniżać wiek produkcyjny, wiek emerytalny, 51%, 0%, a staruszków 60 i więcej, 13,3. No wtedy emerytury mogłyby być super, bo byłoby na nas stać. I to niezależnie od tego, czy byśmy mieli fundusze, czy srundusze, czy ZUS, czy SRUS. Wszystko jedno, stać by nas na to było, bo byłyby ręce, które to wypracowałyby. A jak nie ma rąk wypracowujących, to czyli przetwarzających energomaterię, to żadne machinacje księgowe, ustawowe, to nic nie pomoże, bo to tak jak oszust gra w trzy karty. Raz, dwa, trzy, przeprowadzka, odwitka, dowadzka. Tutaj jak postawicie, to wygracie. No to jest gra oszustów po prostu. No i teraz proszę Was, jak to jest teraz z prognozami? Czyli to, co jest niezbędne do zachowania autonomii,
system. Wiedza przede wszystkim. Rozpoznanie demograficzne jest podstawą wszystkich innych rodzajów. No to proszę was tak, oddzielę. W roczniku statystycznym, sprawdzałem to specjalnie, wyciągałem ze swojej biblioteki, RP, z roku 2012, brak prognoz, w ogóle nie wiem, nie ma prognoz, brak prognoz. Nawet w roczniku demograficznym, rocznik demograficzny. Też 2012 roku. Brak prognoz demograficznych. O, proszę bardzo. W roczniku demograficznym 2008 znalazłem rocznik demograficzny. Aha, 2008, to musiałem z mojej bibliotece z tych latach roczników jest od cholery, to musiałem całą kwerendę robić, żeby się tam dokopać, ale znalazłem w końcu na stronie 195 jest prognoza demograficzna do 2035 roku. To jest nędza i rozpacz. Patrzcie, w 2008 roku, po dwóch dekadach istnienia najjaśniejszej, pomrocznej, bo to jest tumanienie ludzi, pozbawianie ich takiej wiedzy, a zwłaszcza tumanienie elit. To mamy prognozę o horyzoncie o 5 lat krótszym niż to, co opracowano w tym wstrętnym PRL-u ohydnym w 69 roku i 70. No patrzcie. Czyli tu macie dowody rzeczowe, że zostaliśmy pozbawieni podstawowej informacji koniecznej do utrzymywania autonomii. I teraz możemy powiedzieć tak, jeszcze ostatnia definicja. Równowaga funkcjonalna jest to taki stan materiału, energii, struktury systemu autonomicznego, przy którym parametry opisujące jej stan są maksymalnie oddalone od wielkości zbyt małych i zbyt dużych z punktu widzenia zdolności do sterowania się. To znaczy takich, przy których system utraciłby te zdolności. Dam wam proste przykłady. Może zacznijmy od organizmu. Temperatura to jest organizmu, to jest jeden z takich parametrów. No więc jak temperatura spadnie za nisko, to system utraci zdolności samosterowania, czyli
nastąpi to, co nazywają lekarze zejście śmiertelne. I tak samo, jak będzie za wysoka, to też utraci zdolności sterownicze, bo też może być zejście śmiertelne. W wypadku narodu. No oczywiście zejście poniżej reprodukcji prostej to grozi na dłuższą metę zejściem śmiertelnym narodu. Posłuszmy się tym medycznym określeniem. No na pewno ORN 05 jest poniżej, to już jest zagłada narodu, tylko rozłożona w czasie. A bomba demograficzna, bomba z opóźnionym zapłonem. No poniżej 0,1 to już jest droga na cmentarz. Czyli jak myśmy mówili, naród wykonuje komendę na cmentarz, biegiem marsz. I jest też gdzieś granica. Oczywiście no, rozmnażanie się w nieskończoność też doprowadziłoby do tego, że gdzieś w jakimś punkcie przekroczylibyśmy te granice. No, różnie można wyznaczać. Najostrzejsze są właśnie kryteria ekologiczne, nie gospodarcze, bo przy obecnym stanie gospodarki światowej można by wyżywić, czytałem takie oceny profesjonalne, to nawet 30 parę miliardów ludzi. Natomiast z punktu widzenia ekologii, no to już tyle by ziemia staruszka prawdopodobnie nie wytrzymała. Mówię prawdopodobnie, bo te granice nie są kompetentnie wyznaczone. Postęp technologiczny je też przesuwa. Tak, przesuwa oczywiście, więc nie wiadomo gdzie one są. Neomaltuzjanie oczywiście straszą, że już to jest przekroczone. Już jak nie będziemy ograniczać przyrostu, no to już będzie katastrofa, no ale to są propagandyści, a nie naukowcy. Mogę wam powiedzieć, gdzie ta granica dla Polski jest. To myśmy wtedy, w tamtych czasach, Gierkowski, bo to była bardzo ciekawa i owocna dekada pod każdym względem, więc wtedyśmy głowili się, jak wskazać tą granicę dla Polski. I doszliśmy do wniosku, że trzeba per analogiam z Japonią. Japonia, proszę was, wtedy miała już ponad 120 milionów i no, funkcjonowała znakomicie. Natomiast jaka była powierzchnia? Powierzchnia trochę większa niż Polski, ale powierzchnia użyteczna demograficznie, tak, znaczy z pominięciem skalistych gór wysokich, które demograficznie są bezużyteczne. No, najwyżej na wycieczkę tam można pójść i to jest wszystko. To jest to połowę mniejsza niż obszar demograficznie użyteczny Polski. Więc liczyliśmy, że jeżeli powiedzmy nasycenie, obciążenie demograficzne terenu Polski byłoby tak jak wówczas w Japonii, gdzie jeszcze Japończycy nie zamierzali ograniczać przyrostu naturalnego, potem zaczęli go ograniczać, ale to nie wiem na ile im to narzuciła zagranica, a na ile sami. W każdym razie, proszę was, przyjęliśmy, że jeżeli by przyjąć takie obciążenie terenu, jak ma Japonia, to tą granicą byłoby dla Polski 200 milionów. Więc 100 milionów to jeszcze bezpiecznie. I prymas Wyszyński postulował właśnie, żeby Polska miała 80 do 100 milionów. Bo wtedy się będzie mogła liczyć, wtedy się będzie mogła utrzymać. I nasze analizy oczywiście jak najbardziej potwierdzały to i stwierdzały, że ten postulat prymasa Wyszyńskiego jest jeszcze całkowicie bezpieczny. No oczywiście nie przy takim stanie gospodarki, jak był w PRL-u, a jeszcze mniej, jak jest teraz, to jeszcze gorzej. To musi być zupełnie inna gospodarka, to musiałaby być gospodarka epoki rewolucji informacyjnej, czyli maksimum przetwarzania informacji, w tym kierunku Japończycy szli, a minimum przetwarzania energomaterii. No i proszę was, to ja mówię, nie ma takiego złego, co by na dobre nie wyszło i z tego punktu widzenia
ta ruinacja energetycznego przemysłu, tego przetwarzającego energomaterię, ma swoje zalety. To co myśmy powinni teraz robić? No nie musimy wcale odbudować tych energochłonnych działów. Iść w przetwarzanie informacji, tego was uczymy. Zakładać przedsiębiorstwa informacyjne świadczące usługi dla całego świata. No i zakończę, no bardzo proeuropejsko, proglobalistycznie i proniemiecko do naszych Unzerkameraden. No, zaśpiewam wam parafrazę starej niemieckiej pieśni, tylko trochę zmieniono. Heutiger uns Poland und morgen die ganze Welt. Dziękuję. Następnym razem będę mówił o gospodarce i o informacji. Mam sporo pytań. A proszę bardzo. Mam sporo pytań z internetu. A ile osób uczestniczyło? Jeszcze uczestniczy, to ja na końcu może. Aha, dobrze. Na leguminę. Tak jest. Na początku rozmawialiśmy o suwerenności, braku suwerenności też w kontekście naszej geopolityki tutaj lokalnej. I te pytania początkowo były takie. Co pan Koseski sądzi o suwerennej emisji pieniądza na Białorusi i ogólnie o dzisiejszej Białorusi? No powiem bardzo krótko. Po prostu Białoruś, chociaż nie jest w pełni systemem autonomicznym, bo jest silnie uzależniona politycznie od swego rosyjskiego sojusznika, ale stopień autonomii ma dużo większy niż Polska w tej chwili. A to dlatego, że Moskwa nie miesza się w takie sprawy i u nas się nawet w okresie stalinowskim nie mieszała, jak budowa obwodnicy koło powiatowego miasta, takiego jak u nas Augustów. Nawet w okresie stalinowskim Moskwa się w takie rzeczy nie miesza, a to już Bierut mógł decydować samodzielnie. A teraz się Bruksela miesza w takie sprawy, wiemy. Jeszcze mniejsze promień krzywizny banana, jakieś takie pierdoły. No Moskwa na takie rzeczy się nie rozdrabnia i dlatego Białoruś w tej chwili ma większy współczynnik swobody, a przy analizie procesów energetycznych w systemie autonomicznym pokaże, jak to się liczy. Dokładnie, bo to jest precyzyjnie zdefiniowane przez Mazura. Białoruś ma zdecydowanie większy współczynnik swobody, czyli większy stopień autonomii niż my w tej chwili. Taka jest prawda. Kolejne pytanie. Których agentów rosyjskich warto lubić? Po czym rozpoznać agenta rosyjskiego i odróżnić od agenta żydowskiego z Rosji? Proszę pana, ja powiem tak, że agentów trzeba lubić. To są też stworzenia Boże. Agent też stworzenie Boże, inaczej żyć nie może. Po prostu. Agenta trzeba namierzyć i albo odwrócić, albo otorbić i karmić przygotowaną przez nas strawą informacyjną. A nie nienawidzić agenta. Aresztowanie agenta to jest dowód bezsilności. To znaczy, że on już był tak skuteczny, a nasz kontrwywiad był już tak mało skuteczny, że już nie było innej rady, tylko trzeba było aresztować. No może tak było w wypadku tych dwóch ostatnich, ale to byłoby bardzo wysoka ocena ruskich służb i bardzo niska naszych. No ja jestem trochę optymistą i wolę uważać, że to był błąd albo w celach propagandowych to zrobiono, ale może ja się mylę. Zresztą. Cały wykład na ten temat w ogóle namierzania agentur w ramach takiej powiedzmy kontrwywiadu obywatelskiego zrobiłem w Poznaniu i on lada dzień się powinien ukazać w internecie, proszę śledzić. A tu panu powiem jedną rzecz. Tam podałem więcej tych cech, przy pomocy których można z pewnym prawdopodobieństwem, bo to tylko jest probabilistyczne rozpoznanie, a nie zero-jedynkowe,
rozpoznawać agenta rosyjskiego. Otóż ulubioną metodą rosyjskich służb, jeszcze carskich, od czasów, kiedy Stiber, szef pruskiej policji i wywiadu, szkolił Rosjan, to ulubioną metodą jest prowokacja. Wobec tego proponuję szukać rosyjskich agentów wśród tych osobników, którzy plują na Rosję, plują na komunizm, nawołują do tępienia ogniem i mieczem agentury rosyjskiej. To nie znaczy, że oni wszyscy są ruskimi agentami, ale w tej siatce maskującej trzeba szukać prawdziwych rosyjskich agentów. No, jeśli chodzi o Żydów, to tak. Żyd z Rosji może być albo agentem rosyjskim, no to wtedy się go namierza tak jak każdego innego agenta rosyjskiego. To, że tak powiem, przynależność etniczna nie ma tu żadnego znaczenia, zwłaszcza, że rosyjskie służby się nie mają uprzedzeń żadnych etnicznych i posługują się w roli agentów i Żydami, i nie Żydami, Polakami, gojami polskimi, już mówiąc talmudycznie, Niemcami, a jakże. W Niemczech można by poszukać też agentów rosyjskich, ale ja się nie czuję powołany, bo to by było mieszanie się wewnętrzne sprawy naszych kochanych sojuszników. No już powiem brutalnie, nie mój cyrk, nie moje małpy. Ja bardzo małpy lubię i z całym szacunkiem dla małpy, dla cyrkowców, więc to proszę nie traktować jak jakoś pogardliwe powiedzenie. Proszę Państwa, natomiast jeśli mówimy o, jak ja to nazywam, Żydach żydowskich, to znaczy takich Żydach, którzy pracują dla służb walki informacyjnej izraelskich, ale tu też trzeba powiedzieć, że dla izraelskich służb pracują i Żydzi, i nie Żydzi. Izraelskie służby bardzo lubią się posługiwać gojami, jak najbardziej. No ale jak już kogoś interesuje sprawa genealogii i chodzi mu o Żydów w sensie etnicznym, przynależnych do narodu żydowskiego, niekoniecznie wyznawców Talmudu, czyli stosuje definicję tą sionistyczną, a nie talmudyczną, no to proszę Państwa, w tej chwili nie sądzę, żeby akurat agentura izraelska podżegała Polskę przeciwko Rosji. To agentura zupełnie innego kraju w tej chwili robi w Polsce. No to już tych agentów rosyjskich, co stosują metodę łapaj złodzieja, to wymieniłem, ale jeszcze zagadka dla Państwa. Jeszcze jedno bardzo wpływowe państwo, które ma tu kanały wpływu w Polsce zdecydowanie większe niż Rosja i niż Izrael, żeby była jasność, to też podżega do przeciwko Rosji. To jest dla Was do samodzielnego rozwiązania zagadnienie. Pomocą będzie wysłuchanie tego mego wykładu z Poznania, bo tam więcej daje takich cech charakterystycznych. Jedna cecha to jest nic. Co najmniej trzy muszą być, żeby zacząć poważnie sprawy traktować. Także ja nie widzę żadnych powodów, a mówię to na podstawie analizy cybernetycznej. Izrael nie ma w tej chwili żadnego interesu, żeby nas przeciwko Rosji podżegać. Nie ma. No. Inni nasi sojusznicy, bardziej formalni, bo Izrael jest faktycznym sojusznikiem, ale formalnym nie. A ja mam tu na myśli naszych formalnych sojuszników, którzy mają interes w napuszczaniu nas na Rosję, ale przez szacunek dla tych sojuszników nie będę wymieniał, niech Państwo sobie sami to zadanie rozwiążą. Kolejne pytanie. Proszę pociągnąć temat Putina, znającego lepiej historię Polski od naszych polityków. No proszę Pana, no to jest sprawa, którą wyjaśnił nam obecny marszałek Sejmu, były minister spraw zagranicznych Sikorski, który powiedział o tym, że Putin przypomniał, że Lwów był miastem Polski. No to znaczy zna historię
Polski dobrze, no. Pokażcie mi jednego polityka z mainstreamu w tej chwili polskiego, który wykaże się taką znajomością historii Polski. No to jest to. Czy można, teraz wracamy do systemu autonomicznego i samosterownego, do początku dzisiejszego wykładu, pytanie, czy można interpretować współczesne wydarzenia na Ukrainie w kontekście teorii Mazura jako zmiany modelu państwa ukraińskiego z systemu samosterownego na model państwa autonomicznego? To znaczy formalnie to tak wygląda. Absolutnie tak. Ale jak to jest faktycznie, to trzeba zrobić analizę przy pomocy mojej metody, mojego wzorca cybernetycznego, opartego na Mazurze oczywiście, ale uogólnionego, nazwijmy to, bo to jest pewna synteza wiedzy, którą zaczerpnąłem od Mazura i od Stefana Kurowskiego, nestora polskich ekonomistów i specjalisty od ekonomii historycznej i politycznej. Jego praca Historyczny proces wzrostu gospodarczego, a także od demografii historycznej i politycznej. Też książkę na ten temat opublikował. No i proszę Państwa, tu mogę powiedzieć, że z tych obliczeń wynika, że obecny konflikt na Ukrainie to jest walka o wpływy na Ukrainie dwóch bloków. Z jednej strony blok zachodni, to znaczy Stany Zjednoczone, Unia Europejska. Z drugiej strony blok Rosja-Chiny. A przepraszam, czy można tą pierwszą traktować jako jedną całość? No, co do tego mam poważne wątpliwości. To znaczy tam najpoważniejszym graczem są Stany Zjednoczone, zdecydowanie. Niemcy starają się balansować, a nawet odgrywać rolę dyskretnego adwokata interesów niemieckich na terenie Unii Europejskiej, dlatego no, Unii nie bardzo tutaj da się traktować jako całość. Ale Stany Zjednoczone i ich sojusznicy, tacy mniejsi sojusznicy, nie, no, nie, Niemcy tu brykają Stanom Zjednoczonym zdecydowanie. Jak Polska, która wchodzi. Słucham? Jak Polska. No tak, tak, a my oczywiście z wujem samym jak najbardziej, no zresztą jest ten pozytywny stereotyp wujka z Ameryki w Polsce, tradycyjny, jak najbardziej. W Polsce jak się cokolwiek złego powie o Ameryce, to mogą oczy wydrapać niektórzy, szczerze. Więc ja tu nie chcę naruszać ich przekonań i systemu wierzeń. Wierzę w wujka sama, wszechmogącego i tak dalej. Ja szanuję każde wyznanie religijne. No mogę w każdym razie powiedzieć tyle, że na pewno Stany Zjednoczone i ich sojusznicy walczą o wpływy na Ukrainie, no to jest fakt. Zresztą znane, ujawnione fakty, nie tylko przez Rosję, ale przez zachodnią prasę, to potwierdzają, z moich obliczeń to wynika. Z drugiej strony jest niby tylko Rosja, ale Rosja tylko dlatego może sobie pozwolić na walkę o wpływy na Ukrainie z Ameryką plus sojusznicy, bo ma za plecami potęgę chińską. A według moich obliczeń w tym roku, bo już gdzieś w lutym, jak będą dane za ten rok, to powiem już diagnostycznie, na razie prognostycznie mówię, na podstawie danych z zeszłego roku. W tym roku w udziale w procesach sterowania międzynarodowego, nie mylić z ogólnym poziomem gospodarczym, bo to jest co innego, Chiny wyprzedzają Stany Zjednoczone. I Stany Zjednoczone coraz większą część swojego potencjału muszą angażować w basenie, no powiedzmy, Pacyfiku i tam w Azji tej wschodniej. I ja
dlatego Rosja ma tu większe pole manewru. Bo Amerykanie tylko tak tutaj częściowo się angażują, co jest zresztą przestrogą dla naszych władców, dla naszych polityków. Ja im tu za darmo daję prognozę, no ale jestem obywatelem, lojalnym obywatelem Najjaśniejszej i to już społecznie. Proszę, pani premier, panie prezydencie, proszę to przyjąć jako mój prezent informacyjny dla was. W komentarzach jeszcze kilka pozdrowień, które przekazuję, to szczegółowo jeszcze pokażę panu, kto... Dziękuję nawzajem. Serdecznie wszystkich pozdrawiamy. Koleżanka pseudonimie Ale Alicja 1 zaproponowała, można spróbować skorzystać z prawa dostępu do informacji publicznej i poprosić Główny Urząd Statystyczny o udostępnienie informacji. Będzie ciekawy eksperyment. Zachęciłem koleżankę, żeby w ramach ćwiczeń tak jest przeprowadziła i jeśli koleżanka będzie miała wynik tego eksperymentu, to zachęcamy do podzielenia się z nim. Tu jeszcze pozdrowienia widzę z grupy Naj Poznańskiej, widzę pozdrowienia ze strony Autonom. Bardzo miło, też cieszę się. Uczestniczę i jeszcze dwa pytania z Facebooka. Jedno, już sekundę. Czy docent zgadza się z tym, że w Polsce Polaków jest mniejszość? Większość nie interesuje się bowiem sprawami publicznymi. No proszę pana, to wszystko zależy, jaką definicję Polaka damy. Czy można przyjąć taką definicję, że to twierdzenie będzie prawdziwe, a można przyjąć inną, przy której to twierdzenie nie będzie prawdziwe. Kluczem do analiz jest prawidłowa definicja. Dla mnie Polak to nie jest stereotyp pozytywny na przykład, tylko to jest pojęcie naukowe i bo są różne definicje Polaka. No najprostsza, a biurokratyczna, to jest obywatel Rzeczypospolitej, prawda? Druga definicja to jest człowiek, który uznaje polski normotyp kulturowy. To jest cybernetyczna definicja, normotyp kulturowy według definicji, no choćby tu z cybernetyki kultury mojej zawarty tutaj. Mogą być jeszcze inne definicje. Więc jak długo szanowny dyskutant nie podał jego definicji, to nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Jeszcze jedno pytanie. Jeśli macie dobry kontakt z Józefem Koseckim, no zachęciłem pana Jakuba, który zadał to pytanie, żeby ten kontakt również z nami nawiązał bezpośrednio przez transmisję wideo. To może pomożecie w sprawie książki Podstawy nowoczesnej nauki porównawczej o cywilizacjach, Socjologia porównawcza cywilizacji. Od pewnego czasu próbuję gdzieś ją dostać, ale niestety nigdzie nie jest dostępna, a wydaje mi się, że będzie cennym nabytkiem w studiach nad cywilizacjami. Więc od razu odpowiadam. Mianowicie elektroniczna wersja tej książki jest dostępna na socjocybernetyce. I nie wiem, czy nie na autonomię, no już nie jestem pewien, ale proszę sprawdzić, czy przypadkiem jej nie ma również na autonomię. Ta wersja jest ogólnodostępna. Ale jeszcze jako ciekawostkę, no już zacznę obrabiać, już tak szlifować moją książkę najnowszą, Naukowe podstawy nacjokratyzmu, w której również wykorzystuje naukę o cywilizacjach, ale to nie zmienia faktu, że warto się z tą książką o cywilizacjach zapoznać jak najbardziej. To proszę w internecie sobie to ściągnąć. A czy jest dzisiaj egzemplarz książki do kupienia drukowaną, który też seminarzysta pyta? Preferuje tego rodzaju... No ja nie mam, ale proszę państwa, generalnie, to żeby wyjaśnić sprawę, od czasu jak mnie dwa razy wydawcy, a nie będę wymieniał, bo nie o to chodzi, podpisali umowę, po której sobie obiecywałem jakieś tam dochody. Ja ani grosza nie dostałem. No to po prostu powiedziałem koniec. Moje prace
udostępniam wszystkim za darmo w internecie, proszę bardzo. No więc moje książki, no nie wiem czy wszystkie, ale na pewno większość, są albo na socjocybernetyce, albo na autonomię. Każdy sobie może ściągnąć, przedrukować, a już na najnowszej książce przewiduję wręcz nadruk. Przedruk zarówno w całości, jak w części, dozwolony z podaniem źródła. Koniec, kropka. Każdy sobie może ściągnąć, wydawać. Jak do mnie przychodzą wydawcy, to mówię, wszystkim pozwalam użytkować to, przedrukowywać i rób ta, co chce. Ta prawie jak owsiak się zachowuje. A pan owsiak, przepraszam, bo to jest bardzo zasłużona osoba. To wszystkie pytania. Może ktoś jeszcze jest... Prosimy. Ja miałbym takie pytanie odnośnie... Ogłosi, tak, odnośnie ludności Polski, jej prognoz i czy rozwiązanie na właśnie tutaj nasz kryzys, na to tsunami demograficzne mogłoby być też jakby takie zasilanie z zewnątrz, tak? Migracja no z kręgu takiego kulturowego, na bliskiego. I na ile są programy już dostępne takiej migracji, bo wiemy, że pewne kraje jak Szwecja, Australia stosują pewne takie programy, żeby zasilać swój kraj materiałem ludzkim, że tak się wyrażę brzydko. Czy polska myśl jakby w zakresie demografii wypracowała kiedyś może jakby takie założenia choćby? Czy to trzeba stworzyć? Nic mi o tym nie wiadomo, a mogę powiedzieć, że to proszę zauważyć, mamy taką sytuację stworzoną, taką sytuację społeczno-ekonomiczną, która wręcz zmusza młodych ludzi z Polski do emigracji, do zasilania demograficznego Niemiec, Zjednoczonego Królestwa, Wielkiej Brytanii i niektórych innych krajów, prawda? A my teraz będziemy zasysać innych. No to co to jest? Co to jest? To jest demograficzne osłabianie narodu polskiego przez emigrację. Doktor Brzeski wręcz powiedział, to jest nowoczesna forma jasyru dobrowolnego. Natomiast no, w tej sytuacji ratujemy się. Czy możemy się ratować zapraszaniem ludności z zewnątrz? Ale wtedy będziemy osłabiać inne nacje, tak? No tak, tak, no ale no, no, czy my musimy osłabiać inne nacje? Wolałbym, żebyśmy nie byli do tego zmuszeni. Bardzo dziękujemy za dzisiejszy wykład. Chciałem jeszcze coś pan dodać. No chciałem dodać, że w wypadku takiej ludności z importu, nazwijmy to, to kluczowym problemem jest atrakcyjność naszej kultury. To znaczy, czy ci przybysze uznają naszą kulturę za tak atrakcyjną, że ją przyjmą jako swoją, a mamy tu spore doświadczenia z czasów choćby Rzeczpospolitej przedrozbiorowej. Nasza kultura była bardzo atrakcyjna. No przecież ile naszych rodzin szlacheckich, nawet arystokratycznych, była pochodzenia niepolskiego. Arystokracja. Główna część naszej arystokracji pochodziła ze wschodu. Rodziny książęce to albo pochodziły od Giedymina, albo od Ruryka. No Wiśniowieccy od Ruryka, Radziwiłłowie od Giedymina, to polska arystokracja przecież była. Proszę pana, to samo ze szlachtą. Teraz jest pytanie, czy nasza obecna kultura w obecnym stanie jest też tak atrakcyjna? No w tej formie urzędowej to ja niestety mam poważne wątpliwości, ale jeżeli naszą kulturę zakodujemy w formie nowoczesnej, w języku jakościowej teorii informacji, nauki o cywilizacjach zakodowanej w tym języku, to właśnie próbowałem robić, to ona może się stać
atrakcyjne. I tu Państwo widzą, dlaczego ja jak dotychczas nie pozwalam moich prac tłumaczyć na obce języki. Formalnie mówię, bo one są tak pseudoinformacyjne, że przy tłumaczeniu wkradłyby się dezinformacje. No ale jest jeszcze drugi powód, którego się Państwo domyślają. To jest do samodzielnego przemyślenia. Wykryć ten drugi powód mojej blokady. Po języku polskim każdy może sobie przedrukować, wydawać tylko z podaniem źródła i robić co chce, ale to nie dotyczy tłumaczeń. Jak na razie, bo może jakiś taki bryk dla ludzi zacofanych mentalnie w obcych językach, to może opracujemy, jak będę miał trochę więcej czasu i udostępnimy to. Ale naukowo to powinni studiować w oryginale. Tyle. Bardzo dziękujemy za wykład i zapraszamy za tydzień. Za tydzień, jak rozumiem, umówiliśmy się na jeszcze bardziej popularną naukową audycję pod tytułem Cybernetyczna analiza historii PRL. Tak. Tutaj dzisiaj pod koniec było jakby wprowadzenie w temat, ale tam będzie więcej sensacji, bo tu to takie suche liczbowe porównania, a tam będą, no te liczby też będą, ale przede wszystkim będą źródłowe dokumenty nieznane opinii publicznej. I bynajmniej nie żadne tajne, bo ja tajnotą się nie interesuję. To są jawne dokumenty, ale nieznane opinii publicznej.